Serdecznie witam Państwa na naszej debacie, co nam da TTIP, albo jak z angielska TTIP, poświęconej oczywiście transatlantyckiemu partnerstwu w dziedzinie handlu i inwestycji. Proszę Państwa, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zorganizowało debatę wspólnie z Instytutem Spraw Publicznych, dlatego za chwilę oddam głos Pani Agnieszce Ładzie, przedstawicielce Instytutu. Ale chciałbym najpierw parę słów powiedzieć, dlaczego ta debata, dlaczego ją organizujemy. Oczywiście za chwilę pani profesor Hübner powie nam, co myśli Parlament Europejski, czy co myślą posłowie do Parlamentu Europejskiego na ten temat, ale pani profesor wie, co myślą koledzy również. Natomiast ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest nieprzypadkowe, dlatego że Parlament Europejski to jest ta instytucja wybierana w bezpośrednich wyborach, bez której zgody żadna umowa międzynarodowa nie może wejść w życie, zawierana przez Unię Europejską z krajami spoza Unii. I jak Państwo wiedzą, Parlament tutaj stara się wyważyć interesy wszystkich Europejczyków. Jeśli uważa, że umowa przynosi więcej szkody niż korzyści, to potrafi odrzucić taką umowę i wtedy ona nie ma szans wejścia w życie. I tak było z umową ACTA, tak było z pierwszą wersją umowy SWIFT o wymianie danych bankowych ze Stanami Zjednoczonymi. Także Parlament bardzo poważnie podchodzi do tego. Od początku wzywał do przejrzystości tych negocjacji. I nie dalej jak wczoraj Komisja Handlu Międzynarodowego znowu powiedziała się na ten temat, że musi mieć, te negocjacje muszą mieć charakter demokratyczny i że chodzi o wszystkich obywateli, nie tylko jakichś tam pojedynczych aktorów ekonomicznych, jak to się mówi. Nie tylko oni mają odnieść korzyści, ale wszyscy mają, oczywiście nie wszyscy pewnie porówno. Proszę Państwa, nie chcę zabierać czasu, oddam teraz głos Pani Agnieszce, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Ja chciałam trochę odnieść się do tego, dlaczego dzisiaj się spotykamy, o czym będziemy debatować i dlaczego w takich kręgach. Instytut Spraw Publicznych, jeżeli jest Państwu znany, to na pewno wiecie, że staramy się być taką platformą debaty, żeby łączyć różne środowiska i różne głosy. I właśnie wydaje nam się tutaj wspólnie z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego doszliśmy do wniosku, że w Polsce tej debaty na ten temat nie ma lub jest tylko w bardzo pojedynczych środowiskach. Chcemy różne środowiska łączyć, żeby ta debata była, żeby ona była pomiędzy tymi środowiskami. I to jest oczywiście duże wyzwanie, bo ta umowa to jest bardzo szeroki obszar i to, że dzisiaj będziemy o niej mówić, nie znaczy, że to wyczerpuje temat, że to wyczerpuje głosy w dyskusji, że to wyczerpuje przedstawicieli środowisk, które są zaangażowane. Wręcz odwrotnie, także zainteresowanie Państwa o tym świadczy. Liczba głosów, które już do nas docierały, bardzo nas cieszy, było ich naprawdę dużo. I właśnie tak traktujemy taką dzisiejszą debatę, jako początek rozmowy o TTIP w Polsce, jako możliwość spotkania się. Mamy nadzieję z naszej strony, że to nie jest ostatnia taka debata, wręcz odwrotnie. Myślę, że tutaj pan dyrektor się ze mną zgodzi, że razem i w przyszłości warto kontynuować takie debaty, więc też zachęcamy Państwa do podnoszenia różnych głosów, które my będziemy później chcieli też kontynuować przy innych okazjach. Staraliśmy się zaprosić przedstawicieli różnych środowisk, nie dzieli się teraz stricte na przeciwników czy zwolenników, tylko oddać głos środowiskom zaangażowanym. Wiemy, że ich jest więcej. Dlatego mamy nadzieję, że w przyszłości będą kolejne możliwości do dyskusji. Cieszymy się także, że jest możliwość śledzenia nas online, też, że ta debata nie obejmuje tylko nas tutaj i że media wykazują zainteresowanie. Tutaj dziękujemy Dziennikowi Gazecie Prawnej, Radiu RDC, bo to też świadczy o tym, że ta debata powinna wychodzić poza te kręgi. I już kończąc, zachęcamy także do debatowania w mediach społecznościowych. Sam już Państwo wiecie, bo wiele z Państwa się już angażowało w naszą dyskusję na Facebooku czy przez Twittera. Zapraszamy także w tym momencie. I z naszej strony jeszcze ISP przygotował krótki zbiór faktów o TTIP-ie. Naprawdę taki wyciąg, co powinniśmy wiedzieć i liczymy także na Państwa uzupełnienia głosy w debacie. A teraz już poprosiłabym Panią Profesor Hübner o wprowadzenie. Ja również jestem ogromnie wdzięczna wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że
że jesteśmy, prawdopodobnie jestem po tej samej stronie co Państwo w tym odczuciu, że za mało na ten temat rozmawiamy, nie tylko w Europie, ale także i w Polsce. Ja mam nadzieję, że ta debata dzisiejsza, która prawdopodobnie będzie dość ogólna, czy o wszystkim, w tym sensie ogólna, że za nią powinny pójść następne debaty, być może bardziej już skoncentrowane na wybranych sprawach. I ja myślę, że to wszystko, co do tej pory się działo w tym gmachu na temat TTIP, te wszystkie dyskusje, które organizowało czy przedstawicielstwo komisji, czy parlamentu, do pewnych środowisk docierało, ale ciągle myślę, że kręcimy się w środowisku warszawskim i to na pewno jest pewna słabość także tej debaty na temat TTIP-u, która do tej pory w Polsce ma miejsce. Ja bym chciała po pierwsze powiedzieć, że ja należę do tych, którzy uważają, że czy mogę mówić TTIP, bo tak mi jest łatwiej po prostu, jest za każdym razem pewną nazwę podawać, że należy do tych, którzy uważają, że TTIP po pierwsze ma sens i ma wielkie znaczenie dla naszej przyszłości. Myśmy mamy za sobą jako Europa, jako poszczególne państwa członkowskie długą historię budowania relacji gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi, długą historię rozmów, budowania także struktur, które na poziomie europejskim tę współpracę umożliwiają. Jest wiele relacji takich właśnie o charakterze instytucjonalnym między Komisją Europejską i administracją amerykańską, między Parlamentem Europejskim i Kongresem Amerykańskim. Także dyskusje o tym, co poprzedzało jakby pojawienie się koncepcji TTIP-u, te dyskusje toczyły się na bardzo wielu forach i bardzo różnych środowiskach. I znaczenie tej umowy nowej, która miejmy nadzieję, że dojdzie do skutku, do swojego finału, wypływa z bardzo wielu czynników, z faktu, że razem ze Stanami stanowimy jednak bardzo istotną część i handlu międzynarodowego, inwestycji światowych, gospodarki światowej, ale także wynika z wzajemnego znaczenia dla każdej ze stron tej współpracy, która ma miejsce. Ja myślę, że kryzys był takim momentem, który uświadomił nam, że jest jeszcze duży niewykorzystany potencjał w tych relacjach, że zarówno w relacjach czysto handlowych, jak i w relacjach związanych z wzajemnymi inwestycjami, iż nie było właściwie do tej pory woli politycznej, żeby wyjść poza bardzo wąskie, sektorowe relacje różnego typu. Każdy pamięta, prawda, o kurczakach, prawdopodobnie jest jakiś symbol, które my myjemy w wodzie, oni myją w jakimś roztworze chloru i pewnie parę jeszcze takich symbolicznych debat, bardzo sektorowych, w przyszłości miały miejsce gdzieś jako symbol tego, że się w wielu sprawach nie zgadzamy, w każdym z nas i gdzieś tkwią. Ale myślę, że generalnie to rzeczywiście jest po raz pierwszy taka potrzeba w kontekście kryzysu i w kontekście tego, co się dzieje w świecie, zaistniała, żeby spróbować zbudować na bardziej wszechstronnej podstawie te wzajemne relacje, w dużym stopniu jednak o charakterze gospodarczym. Do tego na to nałożyły się także, myślę, wieloletnie, już w tej chwili pewnie to w dziesięcioleciach zaczniemy wkrótce liczyć, lata nieudanych negocjacji wielostronnych. Bo my w Europie jesteśmy zwolennikiem wielostronnych instytucji światowych, jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową. Runda z Doha właściwie się nie zakończyła do tej pory czymś, co by można nazwać sukcesem, więc siłą rzeczy świat poszedł w takie regionalne porozumienia i na tle tych różnych regionalnych porozumień te dwie strony Atlantyku, myślę, mają, budując takie porozumienie, myślę, budują porozumienie, które ma znaczenie także dla całego świata globalnego. A kryzys także uświadomił nam, że ten potencjał niewykorzystany relacji wzajemnych może być także siłą napędową wzrostu i dla mnie TTIP jest właśnie takim długookresowym bodźcem rozwojowym, jeżeli mądrze to wszystko zbudujemy. Kilka słów na temat procesu przypomnienia, widzę wielu wybitnych ekspertów na sali, więc przepraszam za mówienie rzeczy oczywistych, ale może dobrze byłoby sobie przytomnieć, uświadomić, że tym, kto negocjuje to porozumienie, jest oczywiście Komisja Europejska, to wynika z traktatu, wynika z kompetencji wyłącznych w sprawie handlu międzynarodowego. Warto pamiętać też, że mandat do tych negocjacji został przyjęty przez Radę
czyli uzgodniony między wszystkimi państwami członkowskimi, to było w czerwcu 2013 roku, że wcześniej także Parlament się wypowiedział europejski w sprawie tego mandatu, dając swoje poparcie dla tego, co w mandacie jest zapisane, i że potem zaczęły się negocjacje, które się odbywają poprzez kolejne sesje. Ósma sesja negocjacyjna będzie w lutym tego roku, wkrótce. I te rozmowy toczą się na różnych bardzo szczeblach. Są rozmowy techniczne, przygotowawcze, są rozmowy między negocjatorami, są rozmowy także na wyższym politycznym szczeblu, i także ten cały proces jest także bardzo złożony, jeżeli chodzi o całą strukturę organizacyjną. Parlament Europejski ma rolę szczególną w tym procesie, dlatego że traktat lizboński bardzo silnie wzmocnił rolę parlamentu w relacjach międzynarodowych, w szczególności właśnie w negocjacjach umów międzynarodowych tego typu. Parlament Europejski właściwie kontroluje cały proces, nie tylko efekt końcowy, nie tylko mandat na początku i potem ratyfikację na końcu, ale także ma prawo i obowiązek do śledzenia całego procesu, i stąd my przed każdą sesją negocjacyjną mamy informację udzielaną przez głównego negocjatora, i także po każdej sesji negocjacyjnej główny negocjator przychodzi do Parlamentu Europejskiego i tę informację o negocjacjach właśnie zakończonych na kolejnej sesji także przekazuje. Poza tym w Parlamencie Europejskim odbywa się bardzo dużo różnego typu spotkań, przesłuchań, zarówno z różnymi strukturami, instytucjami, aktorami, którzy są w jakiś sposób zainteresowani tą umową, zarówno Europejczykami, jak i Amerykanami. Także właściwie debata na temat TTIP-u dość wszechstronna odbywa się od prawie 2 lata w sposób niemalże ciągły. Po stronie amerykańskiej dzisiaj główne wyzwania polityczne to jest, ci z Państwa, którzy słuchali także wystąpienia pana prezydenta Obamy, wczoraj on mówił o tej umowie, i jest dzisiaj problem po stronie amerykańskiej instytucjonalny, polega na tym, że kongres powinien w pierwszej połowie tego roku przyznać czy udzielić prezydentowi prawa do wykorzystania tak zwanej szybkiej ścieżki, czyli przyjęcia przez kongres tego porozumienia i w ostatecznej wersji w taki sposób jak Parlament Europejski. Mamy prawo albo przyjąć, albo odrzucić, nie mamy prawa zmienić tekstu wynegocjowanego. Tak samo jest po stronie amerykańskiej. Tam jest też pewna różnica między środowiskiem demokratów, środowiskiem republikanów. Generalnie uważa się, że republikanie są bardziej otwarci na relacje z Europą i na tego typu porozumienie niż demokraci, ale to jest jakby oddzielny temat do dyskusji. W tym, jeżeli o procesie jeszcze może warto coś powiedzieć, to także to, że to jest umowa bardzo szczególna, która ma charakter mieszany, i to polega na tym, że dotyka nie tylko kompetencji europejskich, polityk europejskich, rynku wewnętrznego w szczególności, ale także różnych spraw, które leżą w kompetencjach narodowych. Stąd najprawdopodobniej tej decyzji nie ma, ona będzie podjęta na końcu, jak już negocjacje się skończy. Najprawdopodobniej to porozumienie będzie wymagało zarówno ratyfikacji przez Parlament Europejski, jak i jakiejś formule, w zależności od narodowych uregulowań prawnych, ratyfikacji przez parlamenty narodowe. Warto też może się zastanowić przez chwilę, jak to czasowo wygląda. Eksperci politycy mówią, że praktycznie to okienko otwarte jeszcze na dokończenie negocjacji, to jest mniej więcej połowa przyszłego roku. Potem właściwie już proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych uniemożliwi prowadzenie negocjacji. Także najprawdopodobniej można przyjąć, że powinniśmy zakończyć te negocjacje do połowy przyszłego roku. Powiedziałam, że to jest rzeczywiście takie porozumienie dość szczególne, właściwie pewna nowa generacja porozumień międzynarodowych w zasadzie gospodarczych. Ono obejmuje nie tylko to, co jest tradycją umów handlowych, a mianowicie to wszystko, co dotyczy ochrony celnej czy polityki celnej, ale także dotyczy rzeczy bardzo trudnej technicznie także do zrealizowania, a mianowicie to porozumienie jest przede wszystkim porozumieniem, które pozwoli na obniżenie luki regulacyjnej między
obydwoma porządkami prawnymi po obu stronach Atlantyku. Przedmiotem negocjacji jest 20 obszarów. To wszystko na stronie internetowej można znaleźć, ja tylko tak przypominam dla porządku. Z różnych badań ekspertów wynika, że zasadnicze korzyści z tego porozumienia wiążą się jednak z tym całym obszarem związanym z regulacjami, a nie z cłami. Właściwie by się udało obniżyć dalej te cła, które dzisiaj średnio nie przekraczają 4% w naszych relacjach handlowych, to przypada korzyści właściwie z tym związane, by nie przekroczyły 20%, 80% korzyści, które ta umowa może przynieść, one dotyczą tej konwergencji regulacyjnej, stąd ona jest taka ważna. Gdyby się nie udało tych wielu spraw związanych ze zbliżeniem regulacyjnym uzyskać, to właściwie korzyści z tej umowy byłyby bardzo niewielkie praktycznie. Ten wysiłek by, myślę, przekraczał rzeczywiście korzyści. To te obszary, gdzie jeszcze są te takie taryfy celne, które bardzo ograniczają handel, to są obszary, które od wielu, wielu lat mają dość wysokie taryfy celne. To pokazuje, że tamte różne grupy interesów, nawet pozytywnych w tego znaczeniu, są tak silne, że nie pozwalają na eliminację czy obniżkę ceł. I to dotyczy w szczególności na przykład całego obszaru tekstyliów, odzieży, butów, ale także stali, także w przemyśle samochodowym, także ciężarówek, w przemyśle chemicznym. Więc to pokazuje, że osiągnęliśmy pewien, nie wiem, czy pułap, czy to jest raczej już taki próg nie do pokonania, jeżeli chodzi o podnoszenie korzyści ze stosunków gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi poprzez dalsze obniżanie taryf. Ten cały rezerwuar korzyści rzeczywiście leży już w tym drugim obszarze, w tym obszarze związanym z regulacjami. I myślę też, że warto pamiętać, ci z Państwa, którzy się zajmują szczególnie tymi różnicami, jeżeli chodzi o normy, standardy między Stanami i Europą, to Stany Zjednoczone nie są stroną tych wszystkich konwencji, które wyznaczają standardy w różnych obszarach, których jest stroną Unia, Europa czy państwa członkowskie Europy. Na przykład Komisja Ekonomiczna Narodów Zjednoczonych w Genewie, ona od lat zajmuje się tworzeniem standardów, które są standardami globalnymi, na przykład w sferze bezpieczeństwa samochodowego. Czy też Stany nie są stroną tej konwencji, nie są też Stany stroną konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, więc jakby też z tego wynika po części różnica norm i standardów w różnych dziedzinach, ale jest wiele też takich norm czy standardów, które dotyczą bezpieczeństwa produktów, które mogą być wzajemnie uznawane, na przykład do takich norm związanych z bezpieczeństwem należą te wszystkie normy, które określają standardy techniczne dla żarówek samochodowych, dla drzwi, dla hamulców, dla pasów bezpieczeństwa, dla siedzeń. I właściwie wiele jest takich właściwie norm, które dają ten sam poziom bezpieczeństwa. W związku z czym gdybyśmy mogli na przykład to ustalić, że te samochody, te hamulce czy pasy bezpieczeństwa w samochodach produkowanych w Europie i które spełniają standardy, normy inne niż te normy, które mają samochody amerykańskie, że to są ekwiwalentne rezultaty, jeżeli chodzi o poziom bezpieczeństwa, to jest jakby przykładem właśnie tej konwergencji, która, jeżeli chodzi o normy, chyba najważniejsze dla nas, a mianowicie normy związane z bezpieczeństwem produktów. Też są badania, które pokazują, że największe korzyści z tej potencjalnej umowy znajdują się właściwie w czterech sektorach. Cztery sektory, jeżeli się uda tam zrealizować te cele, które mamy, dadzą 75% wszystkich korzyści związanych z bezpieczeństwem produktów, które negocjujemy w ramach tej umowy. To jest przede wszystkim sektor samochodowy, to jest drugi sektor, do którego należy chemia, farmaceutyki i kosmetyki, to jest sektor urządzeń elektrycznych, w tym także urządzeń medycznych, i to jest sektor żywności i używek. Także widać, że to nie jest tak, że jakby sprawy są równo rozdzielone między różne obszary, że niektóre obszary są
mają większe znaczenie, jeżeli chodzi o przyniesienie korzyści, przede wszystkim w postaci obniżki kosztów dla producentów i eksporterów i także zwiększenie dostępu do rynku. Takich przykładów prawdopodobnie można dawać bardzo dużo, ale z takich przykładów spraw, które są, budzą wiele emocji i kontrowersji, które są po jednej stronie postrzegane jako ważne, po drugiej jako nie do przyjęcia, to są na przykład dla nas takim bardzo ważnym dla Europy, bardzo ważną sprawą jest umożliwienie dostępu dla naszych firm, instytucji w rynku zamówień publicznych w Stanach Zjednoczonych. To jest ogromny rynek, tak samo Państwo pamiętają, jak do Unii przystępowaliśmy, to właśnie ten rynek zamówień publicznych był jednym z bardzo ważnych także argumentów. Dostęp do niego jest bardzo ważnym bodźcem rozwojowym i także tam dla nas ten dostęp do rynku zamówień publicznych jest bardzo ważny. On jest o tyle trudny, że tamte normy prawne, które regulują sprawy zamówień publicznych, one mają charakter stanowy. Jest tylko część regulowana na poziomie federalnym, także w związku z tym to jest na przykład w takich negocjacjach jest sprawą niezwykle trudną. I drugim takim obszarem, który jest dzisiaj właściwie zupełnie odrzucany przez stronę amerykańską jako obszar możliwy do negocjacji, to jest sektor usług finansowych, cała jego część regulacyjna. Dla nas, nam się to wydaje niesłychanie ważne, Treasury, Ministerstwo Finansów, amerykańskie nie wyobraża sobie, że można było uczynić ten sektor przedmiotem jakichkolwiek negocjacji. Dla Stanów Zjednoczonych z kolei jest bardzo ważne to, co budzi dzisiaj takie niesłychane emocje, a mianowicie cała sprawa ochrony inwestorów i klauzula ochrony, klauzula, która reguluje sposób rozwiązywania konfliktów między inwestorami i państwem goszczącym, ten słynny ISDS. To jest coś, co właściwie dzisiaj słyszymy od negocjatorów amerykańskich, że to jest właściwie dla nich warunek. Dla nas to dzisiaj powstał jako problem, prawda? Zrobił się z tego wielki problem polityczny, z którym musimy sobie poradzić. I akurat ten przykład tej klauzuli jest przykładem właściwie takich też nie tylko jakby spraw, które wymagają dyskusji, wyjaśniania, bo ja wierzę, że tutaj diabeł tkwi jednak w potrzebie przede wszystkim wyjaśnienia, aczkolwiek jest jeszcze pewien potencjał na poprawienie tej klauzuli w mandacie dla Komisji Europejskiej, ale takich spraw, które jakby budzą emocje, jest oczywiście dużo więcej. Jest przekonanie powszechne, że przedmiotem negocjacji są organizmy genetycznie modyfikowane, co jest nieprawdą. Jest przekonanie, że przedmiotem negocjacji jest także, są także warunki pracowników, standardy socjalne, czy generalnie także rynek pracy. Jest także przekonanie, że przedmiotem negocjacji, który może doprowadzić do obniżenia standardów w Europie, jest to wszystko, co się wiąże z rozwojem zrównoważonym, czy z ochroną środowiska, mówiąc prości. Usługi publiczne jest za każdym razem, jak mamy spotkanie z negocjatorami, Brytyjczycy pytają, czy to prawda, że trzeba będzie sprywatyzować szpitale i przychodnie lekarskie. Za każdym razem negocjator odpowiada, że nie, ale to też wokół tego jakby tworzy się taki, bo to nie jest przedmiotem negocjacji, tworzy się wiele takich jakby spraw niepokoju. Nie do końca wszyscy są przekonani, że tych zagrożeń nie ma. Na przykład także zagrożenie dla różnorodności kulturowych, że nie można będzie subwencjonować produkcji filmów. Jest dużo takich różnych obaw, które w kontekście negocjacji są zgłaszane, wszystko co dotyczy ochrony konsumenta. I to są rzeczy, które trzeba by wyjaśniać. To są rzeczy, które powinny być przedmiotem, myślę, właśnie całej kampanii. I jeszcze jedna rzecz, o której może powiem ostatnia, to jest kwestia całej przejrzystości procesu, bo to jest jeden z zarzutów, jeżeli można takiego słowa użyć, który pojawia się najczęściej w debatach publicznych, że ten proces jest procesem za zamkniętymi drzwiami się odbywającym, że jest nieprzejrzysty, że nikt nic nie wie. I oczywiście ci z Państwa, którzy jakoś kiedyś byli związani z negocjacjami międzynarodowymi tego typu, wiedzą, że znalezienie takiej dobrej równowagi między potrzebą informacji, potrzebą przejrzystości, potrzebą podzielenia się, poinformowania tych wszystkich, którzy gdzieś tam w różny sposób będą potem odczuwali
skutki tych negocjacji, a jednocześnie tym jakby zapewnieniem skuteczności w negocjacjach, to znalezienie tej równowagi jest bardzo trudne i oczywiście najlepiej byłoby wysłać długiego SMS-a do Amerykanów, powiedzieć, że tego będziemy chcieli za następnej sesji negocjacyjnej, oni by odpisali, dobrze, macie, nie musicie przyjeżdżać i byłby spokój, ale na tym nie polegają negocjacje i dlatego cały czas pilnowanie tego, żebyśmy mogli jednocześnie skutecznie negocjować, a z drugiej strony, żeby nikt się nie czuł omijany w tych negocjacjach, czy niedoinformowany do tych takich, szczególnie tych obszarach szczególnej wrażliwości, które dzisiaj, myślę, znamy, to jest od początku wielkie wyzwanie. Ponieważ nie jest to taka zwykła umowa handlowa, gdzie się rzeczywiście głównie taryfy negocjuje, tylko jest dużo bardziej złożona, ona też wymaga dużo większej jakby staranności w informowaniu. I mimo, że ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że nie pamiętam, może mam krótką pamięć, ale nie pamiętam rzeczywiście procesu negocjacji realizowanego przez Komisję Europejską, który byłby tak, w sposób tak otwarty realizowany, znaczy przy tak dużej dozie przekazywania informacji. To myślę, że to ciągle było za mało i stąd ten, myślę, dość powszechny krzyk w całej Europie się odbywający, wyrażany przez różnych przedstawicieli różnych środowisk jest, że tej informacji jest za mało i stąd te ostatnie działania Komisji, które bardzo rozszerzyły dostęp do informacji, także dla nas, parlamentarzystów. Ja jestem w takiej specjalnej grupie, którą powołał pan przewodniczący parlamentu Martin Schulz do spraw tego traktatu, więc mam jakby tam tak większy prawdopodobnie dostęp do informacji, ale także przeciętny członek Parlamentu Europejskiego miał ten dostęp dość ograniczony, jeżeli nie należał do tych środowisk, które się zajmują tą handlem i tą umową. I tutaj została też ogromnie zmiana, została wprowadzona i teraz dostęp do dokumentów jest także w pokojach tajnych Komisji Europejskiej, nie tylko w parlamencie. To bardzo śmiesznie wygląda, kto się wchodzi, nie wolno niczego z sobą wnosić. Tam potem siedzi pani, która patrzy takim bacznym okiem na człowieka, czy czegoś nie zapisuje. To tak samo to wygląda, jak na przykład jak ja czytam dokumenty dotyczące Europejskiego Banku Centralnego, jesteśmy w takiej grupie, która ma do tego prawo, też ta cała jakby confidentiality, której trzeba przestrzegać, to wszystko jest w sposób, myślę, taki coraz bardziej przyjazny organizowany. Ja osobiście uważam, że źle został wybrany przedmiot na konsultacje publiczne, to znaczy właśnie ta klauzula, która jest klauzulą, która właściwie jak gdybym była obywatelem, mnie to nie interesuje, to co jest w tej klauzuli, dlatego że to jest bardzo ważny problem dla inwestorów i dla tych w państwie, którzy odpowiadają za porządek prawny, za stosowanie rzeczywiście prawa i za niedopuszczenie do tego, żeby rzeczywiście ten narodowy porządek prawny był naruszany. Ja bym wolała, żeby przedmiotem konsultacji społecznych, publicznych, były jakieś inne, bardziej dla mnie, bardziej dotyczące mnie jako obywatela sprawy, ale zostało wybrane coś, co budzi, co po prostu nigdy w Europie nie było nigdzie przedmiotem dyskusji. Myśmy w Polsce, Państwo pamiętają, mieli taki proces PZU i jakiś bank portugalski chyba, to było właśnie to była właśnie ta ochrona, tak, nie chciałam tego wymawiać, bo nie wiem właściwie jak to, czy to nie jest jakaś tajemnica w tej chwili, ale to jest właśnie ta słynna klauzula i właściwie to specjalnie nikogo nie interesuje, poza właśnie tymi, którzy pilnują budżetu i którzy pilnują porządku prawnego. Natomiast to na ten temat może być oczywiście oddzielna dyskusja. Wydaje mi się, że gdybyśmy to uczynili, czy uczynili zakładnikiem tego, cały ten traktat, który ma, myślę, tak ogromne dla nas znaczenie długookresowe, strategiczne, to myślę, że to nie byłoby mądre. Ja do tego jestem, bardzo wierzę w to, że uda się tak naprawić tę, czy uporządkować jeszcze raz to wszystko, co jest, co zostało przez Komisję na podstawie najlepszych praktyk, jakie mamy w Europie, przyjęte dla tej klauzuli ochronnej inwestorów i że ta klauzula nie stanie się rzeczywiście gwoździem do trumny tego traktatu. Dlatego, że jeżeli my dzisiaj ze Stanami Zjednoczonymi, będąc tak blisko, to są te dwa jakby ośrodki współczesnego świata, które są mimo różnic
bardzo blisko, najbliżej siebie, jeżeli chodzi o te wszystkie normy, standardy, które określają bezpieczeństwo naszego życia, dobrobyt, które określają wzajemną wymianę. Jeżeli my nie ustalimy tego dzisiaj w tej umowie, mając wielkie szanse, żeby to się stało także jakby pewnym standardem w porządku globalnym, to za 10 czy 15 lat zrobią to Chińczycy czy Hindusi i nie sądzę, żeby z nami negocjowali. Będziemy realizować standardy zupełnie inne, które ani nie odpowiadają naszym normom bezpieczeństwa, ani nie odpowiadają naszym normą, jeżeli chodzi o politykę rynku pracy, czy prawa pracownicze, bo to jest to słowo, którego brakowało, czy też rozwoju zrównoważonego. Więc pamiętajmy o tym wielkim znaczeniu strategicznym tej umowy, która nie jest tylko sumą mniej albo bardziej szczęśliwą różnych sektorowych spraw, które są bardzo ważne dla różnych ludzi, ale jednak jest poza tym wszystkim ta pewna wartość jak w tej całości. I tego nie możemy w moim przekonaniu utracić. Natomiast na pewno musimy zrobić wszystko i to my mówimy jako Europejczycy i to myślę, że Amerykanie mówią sobie to samo, że musimy zakończyć te negocjacje przekonani, że mamy dobry deal, prawda? Że wynegocjowaliśmy coś, co będzie nam służyć, co jest dla nas dobre i na tym polega sukces negocjacji, że to samo będą musieli powiedzieć Amerykanie, bo oni też mogą odrzucić ten układ. Myślę, że odrzucenie byłoby cofnięciem nas na wiele lat i niewykorzystaniem szans, które bardzo trudnych do wykucia, do zbudowania, ale jednak wielkich szans, które ta umowa daje. Także wydaje mi się, że to minimum, które powinniśmy jako obywatele z siebie wykrzesać, ja tak czuję przynajmniej swoją potrzebę, to jest znalezienie jednak doprowadzenie do tego, bycie konstruktywnym, to znaczy powiedzenie, co nas boli, co nas męczy, co nam się nie podoba i domaganie się tego, żeby to było rozwiązane w sposób, który nam odpowiada. I dlatego te wszystkie dyskusje są niesłychanie ważne, ale musimy mieć zaufanie. To nie jest tak, że Komisja Europejska robi coś, czego nie ma w mandacie. Mandat jednak był przez państwa członkowskie przygotowany i wynegocjowany. Parlament Europejski jest też kimś, kto chce dobrze dla Europy i dla obywateli Unii Europejskiej. I w związku z czym mamy ludzi dobrej woli, którzy weszli w pewien proces i trzeba im zaufać i zobaczymy, czy na końcu będziemy chcieli jako obywatele to przyjąć, jako parlamenty, czy też nie, ale wydaje mi się, że warto spróbować. To jest coś, co warto zainwestować. Przepraszam, że to było. Dziękuję pani profesor bardzo. Zaczniemy w takim razie debatę panelową. Ja przedstawię panelistów. Poproszę potem państwa o krótkie wypowiedzi i poproszę państwa o pytania z sali, bo w ten sposób będziemy rozmawiać o tym, o czym państwo chcecie. Proszę podnieść rękę, mam mikrofon na sali, ja państwa zobaczę i skieruję profesor na mikrofon, a w naszej debacie obok pani profesor Hübner wezmą także udział pani Maria Świetlik, działaczka praw cyfrowych z koalicji Uwaga TTIP, która robiła bardzo dużo notatek w trakcie wystąpienia. Pani profesor, pani Ewa Synowiec, dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, pan Adam Orzechowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki, pan Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, a także z koalicji Uwaga TTIP oraz pan Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego z Konfederacji Lewiata. I może na początek poproszę pani Mario, to od razu 3 minuty, proszę wszystko z siebie wyrzucić od razu. Tyle notatek, że godziny by mi zabrakło. Może wyjaśnię krótko to pojęcie prawa cyfrowe, to są prawa człowieka w kontekście nowych technologii. I tu mogę powiedzieć od razu w imieniu wszystkich organizacji zajmujących się prawami człowieka, nie tylko w kontekście cyfrowym, że nasze stanowisko jest jasne. Ta umowa, jak również umowa z Kanadą, o której nie wiem dlaczego ciągle zapominamy, a która jest jeszcze gorsza niż, jak się wydaje, będzie TTIP-a, jest absolutnie nie do przyjęcia z punktu widzenia praw człowieka, zarówno ze względu na sam proces jej negocjowania, jak pani profesor wielokrotnie mówiła, mamy do czynienia z regulacją. Jeśli mamy do czynienia z regulacją, domagamy się jednego przyjętego standardu, czyli procesu demokratycznej kontroli nad procesem stanowienia prawa. Tego nie mamy. To, że kilkudziesięciu parlamentarzystów ma dostęp do jakichś dokumentów, to nie jest demokratyczna kontrola, ponieważ jak pani dobrze wie, nie możecie państwo się podzielić tą wiedzą z nikim. W związku z czym ani my jako reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, ani eksperci, ani żadna inna zainteresowana strona nadal nic nie wiemy. Jeśli chodzi o odtajnienie mandatu, to oczywiście no to jest taka anegdota bardziej niż jakiekolwiek działanie. Mandat został uchwalony ponad w lipcu
latem 2013 roku, chwilę później został ujawniony przez nieznanych sprawców. I dopiero półtora roku później Komisja Europejska go zawiesza na swojej stronie. To trudno to traktować jako jakąś poważną zmianę w polityce transparentności. Ja się tutaj uśmiecham do pana dyrektora Warzechowskiego. Uśmiecham się, ponieważ mam już przygotowaną skargę do sądu administracyjnego na Ministerstwo Gospodarki, która odmawia dostępu do mandatu, jaki polski rząd przygotował w ramach negocjowania tego mandatu europejskiego. Nie mamy dostępu do żadnych informacji, to co Komisja Europejska ostatnio opublikowała, budzi duży niepokój, ponieważ wskazuje w temacie akurat pracy cyfrowych na bardzo wysoki poziom niekompetencji osób, które go przygotowywały, albo na cyniczną grę, ponieważ są tam twierdzenia absolutnie odbiegające od stanu faktycznego. Różnice między systemem ochrony praw pracowniczych i praw człowieka oczywiście nie będą same sobie tematem TTIP, natomiast co wiemy z wielu przykładów dotyczących sądów, arbitrażu między inwestorem zagranicznym a państwem, stają się one podstawą do pozywania państw. Mamy przykład, bo już wielokrotnie były przywoływany, Egiptu, który został pozwany za podniesienie płacy minimalnej. Także kwestia płacy minimalnej nie musi być ujęta eksplicytnie w TTIP, by stać się niebezpieczna dla praw pracowniczych i pracowników. Tak jak pani wspomniała, Stany Zjednoczone ratyfikowały zaledwie 2 z 8 podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i są to konwencje dotyczące najbardziej brutalnych sposobów wykorzystywania pracy dzieci. Natomiast cała reszta, którą my tutaj w Europie uważamy za swoje minimalne prawa, po prostu nie istnieje w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym jakby wystawiamy się tutaj na pastwę czegoś, co miałoby być konkurencją w sytuacji, gdzie nie może być mowa o konkurencji, kiedy nasi inwestorzy, nasze przedsiębiorstwa będą musiały przestrzegać reguł europejskich, a będą musiały konkurować z przedsiębiorstwami, które mogą w sposób dowolny trudno powiedzieć, właśnie łamać prawa pracownicze, skoro w Stanach tych praw pracowniczych po prostu nie ma. I to, że przekonuje się polskich małych i średnich przedsiębiorców, że będzie to korzystne rozwiązanie dla nich, jest oczywiście wyłącznie narzędziem propagandowym, ponieważ cała ta umowa i cały ten pomysł stref wolnego handlu nie ma nic wspólnego z wolnym handlem. Jest to wyłącznie projekt częściowej liberalizacji, owszem, kilku przepisów, ale przede wszystkim stworzenia niezwykle wysokich standardów ochrony największych korporacji. To, ponieważ mamy pana dyrektora Orzechowskiego od razu na miejscu, to ja poproszę od razu odpowiedź, może bez procesu sądowego się obejdziemy. Dziękuję, panie redaktorze. Miło pani świetnie. Chciałem powiedzieć, że tak, mamy szczęście, ponieważ negocjacje prowadzą dwa najlepsze zespoły negocjacyjne świata. Ze strony amerykańskiej to jest zespół USTR, ze strony europejskiej to jest Komisja Europejska, gdzie siedzą sami najwybitniejsi eksperci w poszczególnych dziedzinach. Po drugie, ta umowa jest umową o handlu. Ja rozumiem, że tutaj pewne nisze mogą wzbudzać zaniepokojenie dotyczące ochrony praw pracowniczych czy GMO, które jest wykluczone a priori już na pewno. Natomiast ona jest o handlu towarami i usługami. W związku z czym oczywiście jesteśmy gotowi jako rząd i jako strona, która zatwierdza to, co Komisja Europejska w czasie negocjacji uzyskuje, poruszać wszystkie problematyczne sprawy. Natomiast proszę o tym pamiętać. Mówię o tym handlu. Zakres umowy jest bardzo szeroki, ponieważ takie są obie gospodarki. I amerykańska, i unijna. I problemem jest to, że te gospodarki są różne. To są nawet różne systemy prawa przecież. I prawo kodeksowe, i prawo precedensowe w Stanach Zjednoczonych świadczy o tym, że jest bardzo trudno stworzyć jeden mechanizm prawny, ale nie jest to celem umowy. Celem umowy jest handel i ułatwienie tego handlu. Tak jak słusznie pani profesor mówiła, głównie chodzi o bariery regulacyjne, ale no, to jest droga rozwoju dla Unii Europejskiej. Negocjacje wielostronne zostały zamrożone i połączenie takich dwóch organizmów pozwoli oczywiście uzyskać średni dochód na rodzinę z około 500 euro wyliczony, ale to dochód średni. Czyli to jest umowa, która pozwoli zwiększyć szanse dla efektywnych, ale dla efektywnych po obu stronach.
ta umowa, bo ja nie mam wrażenie, że niektóre organizacje pozarządowe widzą tutaj pewien spisek taki, który ma na celu ograniczenie praw publicznych, ale proszę pamiętać, że ta umowa nie otwiera obu rynków, na przykład szkolnictwa, lecznictwa. Nikt do szpitali europejskich nagle nie przywiezie pielęgniarek amerykańskich i odwrotnie. Czyli systemy audiowizualne, systemy szkolnictwa, lecznictwa publiczne zostaną nieruszone. One nie są przedmiotem negocjacji. Negocjacjami są właśnie usługi, ale to są usługi wszelkiego rodzaju, również usługi medyczne, ale nie te z narodowych systemów kontroli zdrowia. Jeśli chodzi o spory inwestor-państwo, to mogę tylko powiedzieć, że właściwie ideą jest przejrzyste spory. Dlatego, że jeżeli te spory trafiają na sale sądowe, to na pewno opinia publiczna nie będzie miała dostępu do nich. Natomiast spory, które mają być objęte tą umową inwestor-państwo, to są spory, które mają być w miarę przejrzyste. Tam są arbitrzy wyznaczeni i przejrzystość procesu ma być zapewniona. I myślę, że nie ma tutaj obawy, że będzie to znowu jakaś umowa międzynarodowa. Jedną z podstawowych przesłanek tego systemu ma być uniknięcie tak zwanych frivolous cases, czyli takich przykładów, które nie powinny podlegać właśnie ocenie sądowej, czyli powiedzmy sytuacji, kiedy jakiś inwestor na giełdzie europejskiej czuje się amerykański, czuje się tutaj poszkodowany, pozywa któryś z rządów europejskich. Ma to być a priori wykreślone. No właśnie, no to nie jest ustalone jeszcze odpowiednio system, ale chodzi o zapewnienie właśnie przejrzystości dla zupełnie. Dziękuję bardzo. To poproszę od razu panią dyrektor Synowiec o zdradzenie nam, jak to jest z tą tajnością i z dostępem do informacji dla zwykłego obywatela. Dlaczego komisja wszystko ukrywa? Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Proszę państwa, myślę, że pani świetnik to teraz się nasunie cytat z Bogusia Lindy, bo to zła kobieta była, jak zacznę tutaj mówić. No cóż, taka jest rola przedstawiciela Komisji Europejskiej, że na zlecenie i prośbę wedle ściśle wyznaczonych ram musi negocjować w imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej, ale sama sobie nie wymyśla niczego i podlega kontroli, można powiedzieć, demokratycznej przez demokratycznie wybrane rządy. Myślę, że nazwa TIFI, Partnerstwo w sprawie handlu inwestycji, może nie jest zbyt fortunna, jeśli chodzi o naszych kolegów z organizacji pozarządowych. Być może jakby się to nazywało Pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia, może byłoby to bardziej zjadliwe i przekonywało, że rzeczywiście ta umowa ma służyć temu, aby się ludziom żyło dostatnio i polepszyło ich rynek pracy, ich funkcjonowanie jako konsumentów. Umowa dotyczy, tak jak powiedział pan dyrektor Orzechowski, wyłącznie postanowień dotyczących handlu i spraw związanych z handlem, w związku z tym z pierwszym już paragrafie mandatu negocjacyjnego mówi się o tym, że zawiera takie postanowienia z handlem, mające zastosowanie do stron i powinna potwierdzać, że u podstaw tego partnerstwa transatlantyckiego w sprawie handlu inwestycji leżą wspólne wartości, w tym ochrona i działanie na rzecz praw człowieka oraz bezpieczeństwo międzynarodowe. No, to jest dosyć wyraźnie już tutaj powiedziane, a potem jak się wczytać w mandat negocjacyjny, jest on dostępny po polsku, to w wielu miejscach państwo macie o tym, że nie będzie naruszony interes publiczny, że państwa mają prawo regulować i na tym się cała umowa opiera. Rzeczywiście nie chcę twierdzić, że proces sam negocjowania nie miał pewnych niedociągnięć w kontekście ujawniania treści dokumentów, które przygotowywane były w negocjacjach, ale to nie jest ta umowa, tylko przez wiele lat zgodnie z wytycznymi, jakie kraje członkowskie dawały, komisja negocjowała w taki sposób, nie ujawniając wszystkich dokumentów, tylko część. W tej chwili mamy na stole mandat negocjacyjny i 8 stanowisk, 8 tekstów rozdziałów, więc można sobie teksty postudiować, aczkolwiek to nie jest takie proste, ponieważ są to teksty
debaty prawniczej. Komisja, żeby ułatwić społeczeństwu zrozumienie tego, o co w tym tekście chodzi, przygotowała też takie opisy. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast też ujawnione zostało 15 takich stanowisk negocjacyjnych, position papers, które też wiele mówią o tych rozdziałach, które jeszcze nie przybrały treści prawniczej. Komisja ma zamiar kontynuować to podejście. W parlamencie, pani profesor, myślę, że też będzie powszechny dostęp tylko do pewnych dokumentów związanych z konsolidowanych i jeszcze nie będzie powszechności w tej części dotyczącej dostępu do rynku, bo tam to jest takie jednolite podejście, gdzie zarówno obaj partnerzy wskazują, jak chcą obniżyć taryfy celne, w jakim tempie i tak samo jeśli chodzi o bariery w dostępie do rynku usług oraz rynku zamówień publicznych. I to się zwykle negocjuje pakietowo, więc nie chce się pokazywać na zewnątrz, żeby z nami negocjuje, wiedział, jaka jest taktyka negocjacyjna, że schodzimy ze stawek celnych w tempie szybszym lub wolniejszym, prosząc o zamian za to, o to czy tamto. No więc to są już takie bardzo techniczne, szczegółowe rzeczy, natomiast pozostałe części umowy będą naprawdę dostępne teraz cały czas i cieszymy się, bo byliśmy też pod ogromną presją, a jednocześnie no, nie mogliśmy sami decydować o tym, co ujawniać, a co nie. Z takich korzyści i dyskusji, która się również koncentruje, przewija przez organizacje pozarządowe, przewija się też ten aspekt, że to jest umowa dla wielkich korporacji, a nie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Proszę Państwa, te wielkie korporacje to właściwie mogłyby sobie radzić bez umowy. Nie stać na to, żeby ponosić koszty barier, koszty badań naukowych, koszty wywiadu gospodarczego i tak dalej. A tym małym i średnim jest niestety gorzej i sama z zaciekawienia rozejrzałam się wśród znajomych, którzy mają małe firmy i akurat dwie z nich eksportują na rynek amerykański, mówią, że to jest ból w plecach, żeby pompkę do akwarium sprzedać na rynku amerykańskim. Więc jak najbardziej są za tym, żeby trochę im życie ułatwić. Komisja Europejska nie tylko robiła konsultacje publiczne na temat ISDS, czyli tego systemu rozstrzygania sporów inwestorów państwa, ale postanowiła również sprawdzić, jak ci mali i średni, którzy kreują właśnie 80% małych i średnich eksportujących poza Unię, to są właśnie przedsiębiorstwa eksportujące do Stanów, jak one narzekają, czy są te bariery, czy nie. I rzeczywiście te konsultacje się zakończyły teraz 5 stycznia. Wzięło w nich udział w przeciwieństwie do 150 tysięcy, co wcześniej cieszy panią świetnych tych organizacji pozarządowych, aczkolwiek 97% odpowiedziało, że nienawidzi TTIP i ISDS tym bardziej, więc mało treści, a dużo odpowiedzi. Tymczasem mamy odpowiedzi od małych i średnich, o wiele mniej takie ankiety, taką ankietę wypełniło, ale około 900 odpowiedzi jest, z tego 54 z polskich to nas cieszy, więc one rzeczywiście zidentyfikowały się tak bardziej, te bariery można usystematyzować tak z pierwszego oglądu, jak mi powiedzieli koledzy, jako te dotyczące spraw fitosanitarnych, weterynaryjnych oraz standardów technicznych wprowadzania produktu na rynek i zasad konkurencji na rynku amerykańskim, plus też spraw cenowych. Więc miejmy nadzieję, że dzięki temu rozdział, który będzie w umowie TTIP, tym przedsiębiorstwom pomoże. A tym może w tej chwili skończę, a jeszcze może podam taką ciekawą daną, bo jak opinia publiczna w Europie postrzega TTIP, więc według Eurobarometru z jesieni zeszłego roku
Dziękuję bardzo. To może pana Wojtanika w takim razie zapytamy. Ja na zadanie będę czytał pytania z Twittera po prostu. Gdzie jest ta granica transparentności? Gdzie, czy to jest tak, że oczywiście, że negocjacje handlowe powinny być po prostu otwarte, odkryte? I wprowadźmy to między firmami. Fascynujące. Boję się występować tutaj, bo pan prowadzący i poprzedni paneliści raczyli sobie to dziękować. Pani Świetlik. Ja wyszedłem na to najlepiej, bo jestem dowcipny po prostu. Fajnie. No będziemy sobie dowcipkować zaraz, ale mówimy o poważnych sprawach, więc chcę o kilku poważnych sprawach powiedzieć. Pani profesor zrobiła wstęp do tematu, który zajął 30 minut. Postaram się trochę więcej niż 3 minuty na odpowiedzi i na to, co chcę powiedzieć, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Pani profesor powiedziała, mnie nie interesuje ISDS. Powiem Państwu, dlaczego każdego z nas powinien ten temat interesować. Sprawa Eureko kosztowała budżet Polski 9 miliardów złotych. Jeśli ktoś nie siedzi na co dzień w cyfrach, liczbach, ekonomii, to jest to abstrakcyjna kwota. Więc powiem, dla porównania. Budowa centralnego odcinka metra w Warszawie kosztowała 4,6 miliarda. Gdybyśmy nie wydali na odszkodowanie dla Eureko, mielibyśmy pewnie, moglibyśmy mieć za te pieniądze trzecią linię metra teraz, a nie dopiero drugą. Albo najpierw dokończę to, co chcę powiedzieć, a potem chętnie. Tak, lepiej by było nie płacić i teraz jest unikalna okazja, żeby właśnie pozbyć się tego systemu. Opowiem Państwu dokładnie. Ale też odniosę się do tego, co pan dyrektor powiedział, że to jest ta umowa jest umową handlu. No właśnie nie. Jeśli, tak jak przedmówcy powiedzieli, główną sprawą nie jest obniżenie taryf celnych, bo są już one bardzo niskie, no to mówimy przede wszystkim o zdolności państwa do regulacji, jak umowa ze Stanami Zjednoczonymi wpłynie na to, że my w Europie będziemy mogli się rządzić tak, jak byśmy chcieli. A nie tak, jak nam to narzucą międzynarodowe korporacje. Pani dyrektor powiedziała o tym, że też małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać, albo głównie nawet. No więc zacznę od tego arbitrażu inwestycyjnego. Zgadzam się z przedmówcami, że mało mówimy o TTIP, ale jeszcze bardziej bym się zgodził, jakby powiedzieć, zbyt płytko. Bo na pierwszy rzut oka z tej prezentacji, którą pani profesor tutaj nam powiedziała, i z większością rzeczy się zgadzam, wygląda to pięknie, ale pójdźmy trochę głębiej, bo tutaj naprawdę jest o czym dyskutować. Arbitraż inwestycyjny jest promowany jako sposób na ochronę inwestycji. To znaczy, jeśli niesprawiedliwie zostałby potraktowany inwestor, no to może on dochodzić swoich praw. No ja bym powiedział bardziej nie praw, tylko przywilejów. Po pierwsze, proszę pamiętać, że arbitraż inwestycyjny dotyczy tylko zagranicznych inwestorów. Co to znaczy dla krajowych firm? To znaczy, że krajowa firma nie ma takiego instrumentu, jaki ma zagraniczna korporacja. Pokazuje to, że nie ma równości pomiędzy podmiotami krajowymi a zagranicznymi. W przypadku TTIP mówimy o amerykańskich korporacjach. Obecnie toczą się trzy sprawy arbitrażowe przeciwko Polsce ze strony amerykańskich inwestorów. Nie znamy nawet nazw tych firm, dlatego że Ministerstwo Gospodarki nie udostępnia ich. I tutaj akurat nie winię ministerstwa, dlatego że wiemy, że po prostu tak jest zapisane w umowie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, że jeśli jedna ze stron się nie zgadza, to nie można tego ujawnić. Jak zobaczą Państwo raporty Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa składane corocznie przed polskim parlamentem, to również nie ma tam nazw firm. Jest tylko na przykład inwestor cypryjski. Możemy się tylko domyślać, która międzynarodowa korporacja
akurat wykorzystała swoją spółkę, córkę, żeby pozwać Polskę. Nie mamy szansy się tego dowiedzieć i propozycje reform Komisji Europejskiej w zakresie ISDS bardzo niewiele pomagają. Jest świetne stanowisko ponad 100 przedstawicieli świata nauki zajmujących się na przykład arbitrażem inwestycyjnym albo prawem handlowym Unii Europejskiej. Bardzo Państwa zachęcam, bo jest to miażdżąca krytyka tego systemu. Ten komentarz został też przedłożony komisji w ramach tych konsultacji. Jeśli 150 tysięcy osób w Europie wypowiedziało się, podczas gdy pozostałe, wcześniejsze konsultacje nie przekraczały 1000 respondentów. Proszę zauważyć, jaka to jest sprawa. No w Polsce nasza debata jest płytka i to jest też trochę peryferyjna. O zastrzeżenia w stosunku do arbitrażu inwestycyjnego wcale nie zgłaszają tylko organizacje pozarządowe. W ostatnich tygodniach odpowiednie uchwały na ten temat wydał Parlament Francji, wydał Parlament Austrii. W grudniu ubiegłego roku kanclerz Austrii powiedział, jeśli ISDS będzie w TTIP, to pójdziemy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo absolutnie nie zgadzamy się, żeby takie przywileje dla korporacji panowały w Europie. Teraz jedno tylko wyjaśnienie. Dlaczego w Europie Zachodniej jest tak dużo dyskusji na ten temat? A mianowicie dlatego, że kraje Europy Zachodniej są w innej sytuacji niż Polska. Polska na początku lat 90., kiedy starała się przyciągnąć inwestycje, podpisywała szereg dwustronnych umów inwestycyjnych, nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale z wieloma krajami Europy Zachodniej. Powiedzmy sobie szczerze, na początku lat 90. i to mówimy o roku 90., 91., 92. byliśmy jeszcze krajem drugiego świata. Nie wiedzieliśmy, jaka jest negatywna strona tych umów. Teraz ogromne protesty, które mają miejsce w Europie, biorą się właśnie z tego, że żaden kraj Europy Zachodniej nie ma takiej umowy ze Stanami Zjednoczonymi i obywatele, często też parlamentarzyści czy europarlamentarzyści absolutnie nie chcą dopuścić do takiej sytuacji. Dla Polski te kontrowersje są ogromną szansą. Moglibyśmy jednocześnie zrezygnować z umowy inwestycyjnej ze Stanami Zjednoczonymi, tej, którą mamy od 1900, ona obowiązuje od 1994 roku, i równocześnie nie mieć ISDS w TTIP, dlatego że w TTIP nie byłoby ISDS. Bylibyśmy ogromnymi wygranymi tego, dołączylibyśmy pozycją do krajów zachodniej Europy. Niestety, na przykład Ministerstwo Gospodarki raczej chce utrzymać status quo, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej drugiej kategorii. Nie zgadzam się absolutnie z tym. Padła tu informacja, że ISDS to jest warunek dla Stanów Zjednoczonych, że bez tego nie byłoby sensu dla naszego partnera podpisywać tej umowy. Chcę powiedzieć, Stany Zjednoczone mają umowy dwustronne z co najmniej trzema krajami, w których nie ma ISDS, z Australią, Singapurem i z Izraelem. Wiemy, że ISDS nie jest potrzebny, żeby przyciągać inwestycje zagraniczne. Na przykład Brazylia ma największe wpływy z inwestycji zagranicznych w Ameryce Łacińskiej, mimo że nie ma żadnej umowy inwestycyjnej, w której byłby ISDS. Żadnej. Ma więcej wpływów z inwestycji bezpośrednich niż Meksyk, który jest w NAFTA, w północnoamerykańskiej strefie wolnego handlu, gdzie jest ISDS. Tak więc nie ma co do tego wątpliwości, że ISDS nie jest warunkiem. Dlaczego tak o to zabiegają korporacje? Dlatego, że to jest bardzo przyjazne dla nich rozwiązanie. Prywatni prawnicy, pamiętajmy, arbitrami są prywatni prawnicy z prywatnych kancelarii prawnych. To nie są sędziowie, którzy mają niezależność, którzy zawsze zarobią tyle samo, niezależnie od tego, jakie sprawy prowadzą. Arbitrzy w trybunałach arbitrażowych nie są
bezinteresowni. Czym bardziej ten biznes arbitrażu będzie się rozwijał, tym więcej oni i ich kancelarie pieniędzy zarobią. Kosztem odbywa się to nas, podatników. Oczekiwałbym od przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, że będzie nas bronił, nas, podatników, że będzie bronił budżetu państwa przed miliardowymi wręcz pozwami. Przykład Eureko jest największy, ale pozwów na kilkaset milionów mieliśmy, dolarów, mieliśmy już kilka. Co więcej, parę miesięcy temu przedstawiciel Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa zdradził, że instytucja ta obroniła Polskę przed pozwami na sumę około 150 miliardów złotych. 150 miliardów. Przypominajmy, Eureko to było 9. Niech Państwo policzą, w ilu miastach Polski moglibyśmy mieć metro, jeśli już tego się radzi. Skuteczny w tym sensie, że nie wszystkie spory Polska przegrała. Które przegrała i z jakimi firmami też pan dyrektor państwu nie wyjawi, proszę posłuchać, nie wyjawi, dlatego że ma obowiązek zachowania tajemnicy. Jeśli kwota 9 miliardów złotych nie jest warta zainteresowania, no to nie wiem, o czym my mówimy. Jeszcze o Parlamencie Europejskim. Wczoraj oglądałem na żywo debatę w Komisji Handlu Międzynarodowego. Jeden z przedstawicieli głównych frakcji powiedział: niech Komisji nie wydaje się, że my, jak będziemy postawieni przed ostatecznym wyborem, przyjąć całe TTIP albo odrzucić całe TTIP, to się ugniemy. I przywołał przykład ACTA. Parlament Europejski głęboko w to wierzę, nie zgodzi się na taką umowę, która będzie służyła jako narzędzie międzynarodowych korporacji. Jeszcze jedna rzecz. Moja organizacja, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, zajmuje się tą sprawą, dlatego że wiemy, jak szkodliwym dla krajów globalnego południa, czyli dla krajów rozwijających się, jest ten system ISDS. Dam Państwu przykład. Pozew przeciwko Ekwadorowi 2,5 miliarda dolarów. Dla kraju małego i biednego jak Ekwador oznacza to bardzo dotkliwe skutki dla ich obywateli. Jeśli są Państwo przejęci tym, że ponad 800 milionów ludzi na świecie wciąż głoduje, to niech Państwo się zainteresują, które z ubogich państw na świecie płaciły odszkodowanie międzynarodowym korporacjom idące w setki miliony dolarów albo wręcz miliardy dolarów. Świat nie będzie lepszy, jeśli pójdziemy drogą dwustronnych umów inwestycyjnych. Porażka Światowej Organizacji Handlu, tej rundy z Doha, wynika między innymi z tego, że Europa nie chce zaakceptować, że inni też chcą żyć. Nie chcą być wyzyskiwani i kraje rozwijające się są coraz bardziej asertywne i nie zgadzają się na wszystko, co wcześniej się zgadzało. Dziękuję. Będziesz, panie Marcinie, jeszcze się pana, będziesz tylko pani Maria się uśmiecha, nic więcej w panelu. To proszę od razu komentarz pana Jakuba Wojnarowskiego. 3 minuty, postarajmy się jakoś. Bałem się przerywać, mogę cokolwiek mówić. Staram się szybko powiedzieć i nie będę się koncentrował wyłącznie na arbitrażu. Arbitraż po pierwsze jest tylko jednym z elementów umowy o wolnym handlu, to jest pierwsze. Drugi element jest taki, że ten arbitraż już funkcjonuje w prawie międzynarodowym. W związku z czym umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Europą nie zmieni zakresu funkcjonowania możliwości wykorzystywania tego arbitrażu. Ja bym chciał się skoncentrować troszkę zupełnie innym. Chciałbym Państwu powiedzieć o tym, że, o czym już mówiła i Pani Profesor, i Pani Ambasador, że jest ogromnie ważne dla małych i średnich firm wprowadzenie tej umowy w życie. To tutaj Państwo mówili o tych wielkich korporacjach, które władają światem, korzystują w biedne kraje globalne południa, a ja nie twierdzę, że wszystkie firmy działają w sposób stuprocentowo etyczny, ale jest tak, że ta umowa pozwoli firmom małym i średnim we wszystkich krajach europejskich zwiększyć ich aktywność, działalność i pozwoli lepiej funkcjonować. Firmy małe i średnie, które są badane przez Ariadna w Polsce od 12 lat, co roku
Zadajemy pytanie dotyczące tego, dlaczego nie eksportują. Małe firmy eksportują, tylko 30% małych firm polskich eksportuje poza kraj. Największym problemem nie jest finansowanie tego eksportu, tylko brak dostępu do informacji i trudności regulacyjne. I umowa handlowa te trudności regulacyjne likwiduje. To oznacza, że w każdym miasteczku i mieście, w którym są małe firmy, to jest 98 czy 99% polskiej gospodarki, i dlatego, że w dużych przedsiębiorstwach w Polsce mamy 3200, żeby Państwo mieli skalę porównawczą, są zainteresowane tym, żeby zwiększyć dostęp do rynków pozaeuropejskich. W tej chwili eksport z Polski odbywa się wyłącznie prawie do krajów Unii Europejskiej, Niemcy, Wielka Brytania, Francja. Eksport poza Unię Europejską jest utrudniony właśnie ze względu na trudności regulacyjne. W małych i średnich firmach nie ma zasobów do tego, żeby być w stanie przeanalizować wszystkie problemy. Nie ma środków na to, żeby wynająć odpowiednich prawników. W związku z czym im prostszy jest system regulacyjny, im niższe są wszystkie bariery, które utrudniają wejście na dany rynek, tym dla takiej firmy jest łatwiej. To oznacza, że te firmy będą miały szansę zwiększać produkcję, poprawiać jakość usług i zwiększać w końcu zatrudnienie. I to jest, myślę, ten najistotniejszy element związany z tą umową. To znaczy taki, że docelowo po jej wprowadzeniu tego ambitnego projektu umowy, który mówi o tym, że będą zniesione cła i bariery no, prawie do zera, a to jest szansa na to, że również w Polsce zwiększy się zatrudnienie, a że to nie będzie dotyczyło tylko krajów tych bogatszych w Unii Europejskiej. A to jest to, co chciałem przede wszystkim Państwu o tym powiedzieć. I warto zwrócić uwagę także na to, jak firmy się wypowiadają na ten temat. To nie jest tak, że te negocjacje i rozmowy z firmami odbywają się wyłącznie z dużymi korporacjami. Zupełnie tak nie jest. Konfederacja Lewiatan jest członkiem Business Europe. To jest taka duża organizacja europejska zrzeszająca, uwaga, 25 milionów przedsiębiorców zatrudniających prawie 130 milionów ludzi. To jest, proszę Państwa, informacja dla Państwa dotycząca tego, kto skorzysta na tej umowie. Tyle Państwa. Dziękuję bardzo. Tak, Pani już za sekundkę Pani na głos, Pani Profesor. Pierwsza, bo mam pytanie w sprawie autokarów. Obowiązuje w tym kraju i w momencie, kiedy na przykład zostaje podjęta decyzja o renacjonalizacji w jakimś sektorze, co jest przypadkiem współcześnie, który dotyka niektóre firmy także europejskie, miejmy nadzieję, że nigdy nie dotknie firm polskich, wtedy ta klauzula rzeczywiście pozwala na reakcję i jest szansą na ochronę także inwestora. Inwestor nie jest zawsze tym złym, który idzie gdzieś, gdzie ludzie są biedni i chce ich dalej wykorzystać. Bardzo często inwestor, realizując swój interes, także przyczynia się do rozwoju danego kraju. Myślę, że w Polsce rola inwestycji zagranicznych była dość istotna w ciągu ostatnich 25 lat. Wydaje mi się również, że znaczenie tego faktu, że odchodzimy, chcemy odejść od bilateralnych umów inwestycyjnych na rzecz rozwiązania o charakterze europejskim jest zjawiskiem pozytywnym, dlatego że ta propozycja europejska, ona rzeczywiście bierze najlepsze praktyki z wszystkich rozwiązań indywidualnych, które istnieją w umowach dwustronnych. Na świecie tych umów dwustronnych jest 3000, w Europie jest ich 1400, Polska ma 60, Niemcy mają 130, więc tych umów jest, tych umów jest rzeczywiście bardzo dużo. I nie byłabym zaskoczona, gdyby się okazało, że za tą niechęcią, nie wiem, gdzie te wielkie korporacje, bo ja przez parę lat już tam jestem i te wielkie korporacje do mnie nie docierają, blokowaniu mnie na
rzecz tego, że jest, na który nie miałam wpływu jako parlamentarzysta, bo nie ja układałam mandat. Niestety to mnie trochę jakby zastanawia, skąd to Państwa przekonanie o drugiej wyborze, które kształtują to wszystko, ale to co wydaje mi się zdecydowanie ważne jest, że tutaj ta niechęć od odejścia od umów bilateralnych na rzecz przekazania tych kompetencji na poziom europejski, Komisji Europejskiej, to wynika także jakby z niechęci państw członkowskich. To nie są tylko różne środowiska, które Pan reprezentuje, czy tutaj prawdopodobnie na sali też ich jest Państwa trochę, ale to są także jakby te dodatkowe czysto europejskie już rozrywki, które ja uważam są, przemawiają na rzecz rozwiązania europejskiego. I dlatego wydaje mi się, że może warto także i z jakiegoś innego punktu widzenia popatrzeć na tę klauzulę dotyczącą dysput między państwem i inwestorem. Dziękuję bardzo. Proszę pytanie z sali. Proszę pana, krótkie pytanie, dobrze? Chyba, że jest pan sędziosów, to wtedy nie ma żadnych limitów. Józef Kierzyk, Zespół Sędziów Europejskich, pan. Ja jakoś nie bardzo rozumiem wystąpienia pani Marii Świetlik i pana Marcina Wojtalika i krótkie uwagi. Można by tutaj szczegółowo o tym dyskutować. Otóż pani zarzuciła słusznie w pewnym sensie, że te negocjacje nie są jawne. No wiadomo, że negocjacje najczęściej nie są jawne, ale mimo tego, że one są niejawne, to pokazała pani olbrzymią nieufność co do rezultatu. Czy nie lepiej poczekać na ostateczny produkt, zanim przedstawi się jakieś obawy, zarzuty i tak dalej. No z kolei jeśli chodzi o pana Wojtalika, no ja się zainteresowaniem dowiedziałem, że istnieje Instytut Globalnej Odpowiedzialności. No więc mam pytanie takie, dlaczego Instytut Globalnej Odpowiedzialności nie bierze pod uwagę argumentu, który w moim przekonaniu ma kolosalną wagę, o którym mówiła pani profesor Hibner, mianowicie, że ten układ potencjalny z Unii Europejskiej, ze Stanami Zjednoczonymi ma swój wymiar geopolityczny. I że w gruncie rzeczy on może przesądzić o tym, jakie standardy już nie tylko w Stanach Zjednoczonych i Europie, ale globalnie będą obecne. No jeżeli będziemy teraz poprzez tego typu, no, nic nie wiedząc o rezultatach negocjacji, protestować z góry, to w międzyczasie rzeczywiście ktoś inny może się zatroszczyć o to, żeby takie standardy, regulacje zostały ustanowione. No a nie ulega wątpliwości, że no jednak obserwujemy swego rodzaju polaryzację między światem Zachodu i powiedzmy Azją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Mario, proszę bardzo. Po kolei. Po pierwsze, jeżeli mówimy o tym, że nie ma, że powodem, dla których negocjacje są niejawne dla publiczności, jest to, żeby Stany Zjednoczone nie wiedziały, jakie jest nasze stanowisko, to chciałabym przypomnieć, że istnieje taka agencja, która się nazywa NSA. Ona zbiera wszystkie dane i zapewniam Państwa, że Amerykanie doskonale wiedzą, co jest w Parlamencie Europejskim. Jak wiadomo, że pan Snowdena, firma, która dostarcza Państwu telefonik. Gdzie mieszka pan Snowden teraz? Przepraszam, nie będę się nazywać. Firma, która się nazywa Belgium, współpracuje z NSA, także wszystko to, co Państwo mówicie w Parlamencie Europejskim, dotarło już dawno do Stanów Zjednoczonych. Jedyną niedoinformowaną grupą są obywatelki i obywatele. Proszę, nie będę się odnosić do tego na tym poziomie. Też nie wiem, czy się odnosić do tych żartów, które pod moim adresem tutaj padły, ale jeżeli, może się odniosę w ten sposób. Jeżeli ja słyszę wysokiego urzędnika, który mówi, że ja tylko wykonuję polecenia z góry, to mi zupełnie inny cytat przychodzi do głowy i zupełnie mam inne skojarzenie niż z popkulturą. Jakby cynizm, w którym Państwo tutaj, przepraszam, urzędnikiem. Rozumiem, że nie zrozumiała pani mojej aluzji, to potem w kuluarach wyjaśnię to. Ale przepraszam, w tej chwili chciałabym skończyć. Niemcy tak samo mówią. Dziękuję. Teraz chciałabym odnieść się jeszcze do kwestii transparentności, dlaczego ona jest ważna i dlaczego nie wystarczy, że na końcu zobaczymy jakiś dokument, czy że na końcu ten dokument
będzie mógł w całości przyjąć lub odrzucić Parlament Europejski lub Parlament Krajowy, jeśli przejdzie do zasada tzw. mixed agreement. Istotą procesu demokratycznej kontroli jest to, że my wiemy kto, kiedy i dlaczego zgłasza pewne propozycje prawne. Nawet jeżeli na końcu dostaniemy jakiś dokument, bez tej wiedzy nie będziemy w stanie rzetelnie ocenić wszystkich implikacji tego. Nie wiem, dlaczego ja muszę takie rzeczy tłumaczyć profesorowi Polskiej Akademii. Chciałam się też jeszcze zupełnie jednym zdaniem odnieść do tych żartów ze społeczeństwa obywatelskiego, z tego, że 150 tysięcy ludzi się wypowiedziało, więc powiedziała jednym głosem. Moim zdaniem to jest fantastyczne zwycięstwo właśnie postaw wyborów obywatelskich i życzyłabym sobie, żeby jak najwięcej konsultacji z jak największym udziałem ludzi się odbywało i to, że mają spójną opinię, powinno być jasnym sygnałem dla urzędników i polityków, w jakim kierunku powinni działać, a nie przedmiotem drugim. Jak pan uważa? Co do kolejnej kpiny, że jakoby reprezentuje jakieś myślenie spiskowe i że korporacje nie istnieją, nikt ich nie widział. Powiem tylko, że tylko w Polsce takie rzeczy można opowiadać, ponieważ jest to wiedza powszechnie przyjęta w całym świecie nauki, jak również w debacie publicznej, w każdym rozwiniętym politycznie kraju Unii Europejskiej. Korporacje istnieją. Ich celem działań jest mnożenie zysków wszelkimi możliwymi sposobami, również poprzez arbitraże, również poprzez wpychanie krajom słabszym czy Unii Europejskiej, która w tych negocjacjach jest stroną słabszą, pewnych rozwiązań, które będą korzystne dla korporacji. To nie jest myślenie spiskowe. To jest elementarna wiedza, którą głoszą nobliści, a ja tylko sobie pozwalam się na nią powołać. Tak, już jestem gotowa. Więc ja z wypowiedzi pani profesor tam usłyszałam, że generalnie TTIP ma głęboki sens i jest wielki potencjał niewykorzystanych relacji wzajemnych i że będziemy też mieli bezpieczniejsze samochody. Natomiast to mnie nie przekonuje na poziomie ideologicznym, ale to jakby nieważne. To, co mnie najbardziej uderzyło, to to, że kiedy mówimy o klauzurze ochrony inwestorów, pani profesor była w stanie powiedzieć, że nie ma się co w ogóle interesować kwestią tego, że my zapłaciliśmy właśnie takie odszkodowanie 9 miliardów złotych, że tutaj w ogóle nie mówi się o tym, jakie są, jakie były wnioskowane kwoty odszkodowań. No, od roku 1994 to jest około 12 miliardów euro, z czego wypłacone zostało 2 miliardy euro. I mówienie mi czegoś takiego, jako obywatelce Polski, że ja mam się tym nie interesować, bo mamy ekspertów, wyśmienitych ekspertów, którzy będą decydować za mnie, jest po prostu policzkiem w tym wszystkie frazy i powtarzanie tych wszystkich frazesów o demokracji i społeczeństwie obywatelskim. I jeszcze jak pani mówi, że tych korporacji nie ma, to ja nie wiem, bo nie czytałam tego życiorysu, który tutaj chodzi pani w CV, no to proszę się przejść po ulicach i zobaczyć te wszystkie korporacje. Więc ja jeszcze powtarzam jedno pytanie. Jaki dla mnie, dla 30-letniej Polki, ta umowa ma głęboki sens? Dziękuję bardzo. Jak myślę, to jest tak. Chyba to się nazywał Don Quixote albo Don Quixote, jak mówią Hiszpanie. To był taki facet, który budował wiatraki, a potem je zwalczał. I tutaj mam takie wrażenie, że Państwo sobie dostosowują do potrzeby własnej argumentacji coś, co ja powiedziałam, a ja akurat nic z tych rzeczy, które Pani powiedziała, nie powiedziałam. Bo jeżeli chodzi o to, że będziemy mieć bezpieczniejsze samochody, to przepraszam, ale nie zrozumiała Pani tego, co mówiłam, że jest. Stosujemy różne normy bezpieczeństwa, natomiast rezultaty są takie same. My stosujemy to, co Europejska Konwencja ustalona chyba jeszcze w latach 50. przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych. A o tym, że odszkodowanie jest nieważne. Standardy. Natomiast Stany Zjednoczone mają swoje standardy. Natomiast w tej umowie, którą w tej chwili negocjujemy, chodzi o to, żeby ustalić, że są równoważne te systemy bezpieczeństwa i że w związku z tym przedsiębiorstwo małe czy duże, które będzie chciało sprzedać w Europie samochody, nie będzie musiało przeprowadzać jeszcze raz całej homologacji, czy też polski eksporter jakiejś części do samochodu, na przykład, nie wiem, pasu bezpieczeństwa, nie będzie też musiał przechodzić przez taki proces w Stanach Zjednoczonych, bo normy europejskie będą tam akceptowane. To jest pierwsza rzecz, w tym sensie jest to ułatwienie
właśnie dla eksportu i w tym sensie jest to właśnie ta korzyść, która pozwoli nam zwiększyć eksport, zwiększyć zatrudnienie, zwiększyć produkcję, zwiększyć dochód, żyć po prostu lepiej. Po pierwsze. Po drugie, nigdy nie powiedziałam, że nie ma się co interesować. Nie radziłam nikomu, żeby się nie interesował tą klauzulą ochrony, związaną z ochroną inwestorów. Ja powiedziałam, że mnie jako obywatelkę interesowałyby bardziej konsultacje publiczne dotyczące innych problemów, które są przedmiotem negocjacji, które są trudne, niż konsultacje, które zebrały tyle czasu, tyle wysiłku i na które musiało odpowiadać tyle osób, żeby wyrazić swój stosunek nie do akurat tej klauzuli, ale do całego porozumienia. Tylko tyle powiedziałam. Natomiast nikomu nie radzę, broń Boże, nie interesować się czymkolwiek, a w szczególności również klauzulą ochrony interesów inwestorów. I ostatnia rzecz, ja również nie powiedziałam, że nie ma korporacji. Ja mówię, że ja nie czuję w Parlamencie Europejskim, nie czuję, że jestem osobą, która jest lobbowana w kontekście ustalania mandatu Komisji Europejskiej w sprawie ochrony inwestorów przez wielkie korporacje. Żadna korporacja, ani wielka, ani mała, nie rozmawiała ze mną w Parlamencie Europejskim, ani poza Parlamentem Europejskim w sprawie kształtu klauzuli ochrony ochrony inwestora. I to są jedyne rzeczy, które ja powiedziałam, natomiast pani sobie to ustawiła w taki sposób, żeby móc powiedzieć to, co pani chciała powiedzieć. I chwała, rzeczywiście chylę czoła, dlatego że na tym polega umiejętność retoryki, żeby się dostosować przeciwnika do tego, co się chce powiedzieć. Nie jest pani pierwsza. Życzę wszystkiego najlepszego i życzę drugiego sukcesu. Myślę, że to będzie sukces, jeżeli pani będzie dalej rozwijać tę umiejętność. Panie dyrektorze, proszę bardzo. Tak, pewnie nie zrozumiałem w sposób, trochę sobie dogryzamy wszyscy, nie widzę powodu. Pani bym powiedziała, kochany panie Orzechowski, wcale bym się nie poczuł ośmieszony. A teraz tak, jeśli chodzi o WTO. Negocjacje WTO zostały zamrożone nie tylko dlatego, że nie chcą dalej otwierać rynków kraje rozwinięte, ale również kraje rozwijające się. Wszyscy nie chcą. Także to, no doszliśmy do takiego punktu, że te cła już są dość niskie i dalsze obniżanie w tej chwili jest straszny na wszystkich, także ten proces jest o wiele bardziej skomplikowany. To nie jest tak, że kraje rozwinięte, patrz, korporacje blokują tutaj dalszą liberalizację. Ale chcę powiedzieć, że tak, czy jestem trochę zaskoczony, że właściwie rozmawiamy o rozstrzyganiu sporów i właściwie ktoś z prokuratorii generalnej powinien przyjść i się spowiadać tutaj. Znaczy, może mnie jest tak samo blisko do prokuratorii generalnej, może trochę bliżej, jeśli chodzi o urząd, jak państwu, no, jako obywatelom tego kraju. Ja może tak powiem. Sama idea powstawania arbitrażu międzynarodowego w sporach, szczególnie pomiędzy inwestorami, czy z udziałem inwestorów, wynikła stąd, że przestano wierzyć sądom krajowym. Dotyczyło to szczególnie krajów biedniejszych, w których kapitał inwestował, to już było 100 lat temu, i inwestorzy woleli mieć arbitrów międzynarodowych określonych niż lokalny sąd. I teraz brak klauzuli ISDS hipotetycznej w tej umowie oznacza, że nie będzie pola do rozstrzygania sporów dla korporacji, które no na pewno więcej płacą prawnikom, tylko że one wtedy pójdą albo do sądów krajowych, polskich czy jakichś innych. No, jeżeli uważacie, że no, te sądy są bardziej niezależne, no to rozumiem, że jest to pewien pogląd, ale po to stworzono reguły właśnie międzynarodowe, żeby to było jak najbardziej przejrzyste. I wszystkie dokumenty w arbitrażu, które będą przedkładane wszystkim stronom, będą przejrzyste. Więc tutaj ja nie rozumiem, dlaczego ten mechanizm rozstrzygania sporów jest traktowany jako takie narzędzie w ręku korporacji, bo przecież tak nie jest, to jest w drugą stronę. Poza tym chciałem powiedzieć uprzejmie, że Polska zaczyna być inwestorem za granicę. Na rynku amerykańskim nie jest to aż tak widoczne, aczkolwiek na kanadyjskim już jest. Przypominam tutaj, że umowa z Kanadą leży w szufladzie. Jeżeli będzie zawarta umowa TTIP, powstaną dwa olbrzymie bloki gospodarcze, NAFTA, Unia. I drżyjcie Azją. Oprócz tego ta umowa z Amerykanami, proszę pamiętać, że to jest umowa na 100 lat. Na wszystkich chyba. To nie jest umowa na 20 lat. W związku z czym proszę pamiętać o polskich inwestorach za 50 lat, którzy będą chcieli skorzystać z arbitrażu międzynarodowego zamiast z regionalnego sądu, powiedzmy, w Teksasie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To dwa szybkie pytania z sali. Tutaj pana poproszę, a potem pan z tyłu. Przepraszam, już pan mikrofon. Pan, no to kto ma mikrofon, ten ma władzę. Zaraz pan też, proszę bardzo. Przepraszam bardzo. Nazywam się Adam Traczyk, jestem doktorantem w Uniwersytecie Warszawskim.
W zasadzie jest tyle wątków, które można było tu poruszyć, ale... A ma pan tylko minutę. Nie, tak, wiem. Dlatego się mocno ograniczę zarówno w długości wypowiedzi, jak i w wątkach poruszanych. Chciałem się króciutko odnieść do tych żarcików na temat społeczeństwa obywatelskiego, które moim zdaniem jest to żałosne. Tak? Jest to jednocześnie jakby przedłużenie całego nastawienia Unii Europejskiej w tym całym procesie negocjacyjnym, tak? Bo Europejska Inicjatywa Europejska została odrzucona przez Komisję. Ona mimo to się nie poddała i zebrano już ponad 1 200 000 podpisów. I te żarty to jest społeczeństwo obywatelskiego, to jest tak naprawdę też naśmiewanie się z każdej tej osoby, która podpisała tą petycję, która jest organizowana własnymi siłami aktywistów, a nie z pomocą komisji, jak to tak naprawdę powinno się odbyć. Słówko o ISDS. I Polska jest 8. najczęściej pozywanym państwem na świecie w ramach systemu ISDS i 7. przez Stany Zjednoczone. Mimo że no, nie jesteśmy, nie, nasza wymiana handlowa ze Stanami Zjednoczonymi nie należy do największych, nie jesteśmy wielkim partnerem Stanów Zjednoczonych, a mimo wszystko tak często nas Stany Zjednoczone pozywają, więc jeżeli tak naprawdę, bo to się tutaj też przewijało, jeżeli obecny rząd chciałby umocnić stanowisko Polski względem firm amerykańskich, to należy po prostu wypowiedzieć klauzulę ISDS tej naszej umowy z 90 roku, która weszła w życie, jak pan Wojtalik mówił, w 94, a nie być może próbować narzucić ISDS całej Europie. I jeszcze słówko o społeczeństwie obywatelskim. Ja się nie dziwię, że pan z Lewiatana, przepraszam, nie widzę nazwiska, Wojnarowski, przepraszam bardzo, jakby nie widzi potrzeby angażowania społeczeństwa obywatelskiego w proces, bo pan, dobrze, to, ale też pan jakby z pewnym lekceważeniem się wypowiadał na temat aktywności społecznej. Dobrze, to przepraszam w takim razie, a to powiem jedno. Pan organizacja poprzez członkostwo Business Europe była obecna w tych negocjacjach od samego początku. Brał udział w wypracowywaniu stanowiska negocjacyjnego, do czego społeczeństwo obywatelskie, czyli my wszyscy, tak, nie byliśmy dopuszczeni. I ostatnia kwestia na temat zysków gospodarczych, które ma nam przynieść TTIP. Padło słowo o NAFTA. NAFTA miała przynieść 1 000 000 dodatkowych miejsc pracy, przyniosła ponad 1 000 000 miejsc pracy straconych, tak? Ostatnia myśl. Chciałem zakończyć w kontekście, chciałbym poprosić o jakieś konkretne dane gospodarcze, konkretne analizy Ministerstwa Gospodarki, które pokazują, że faktycznie małym i średnim przedsiębiorcom opłaci się ten mechanizm. A wydaje mi się, że jednak, że będzie tak jak w słynnym cytacie pewnego francuskiego myśliciela w duchu Jana Jakuba Rousseau, który powiedział, że w relacji między słabym a silnym to prawo daje wolność, a wolność w tym wypadku wolny handel z niewolą. Więc chciałbym po prostu, żeby do tego też się odnieść. Gdzie są te dane, że faktycznie tym małym i średnim przedsiębiorcom uda się na globalnym rynku wyprzeć wielkie korporacje, czy większe firmy. Chciałem po prostu to zobaczyć na papierze, tak? Bo nie widzę tego. Bo widzę, szacuje się, ale danych nie widzę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Chciałem tutaj powiedzieć pod adresem najpierw pani Świetlik. Ona powiedziała, że nie ma praw pracowniczych w Ameryce Północnej. Jestem obywatelem kanadyjskim i pracowałem w kanadyjskim kongresie pracy, w Stanach Zjednoczonych z RFSCIO moja organizacja, czyli kanadyjski kongres pracy, współpracowała bardzo blisko i wiemy, jakie są standardy i są te standardy, są inne te standardy, ale są. Określa je tak zwany Employment Standard Act, a wszystkie pozostałe szczegóły są przeniesione na umowy zbiorowe pomiędzy zakładami a pracodawcami. Następna rzecz, płaca minimalna istnieje w USA. I Kanadzie także. Oczywiście jest inna niż w Europie. No, sam jestem tego świadkiem, bo byłem na negocjacjach. Ja pracowałem w Departamencie Stosunków Międzynarodowych Kanadyjskiego Kongresu Pracy pomiędzy rokiem 1983-87 i coś o tym wiem. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa i tu w zasadzie już ostatnia.
ponieważ w latach 1990-1994 zostałem skaperowany w pewnym sensie przez rząd polski, zostałem zastępcą ambasadora polskiego w Stanach Zjednoczonych. Negocjowałem 3 umowy, między innymi jak byłem ministrem pełnomocnym i negocjowałem 3 umowy ze Stanami Zjednoczonymi, które zresztą wygrałem, ale muszę Państwu powiedzieć, szczególnie pod adresem tutaj Pani Świetlik, ja sobie nie wyobrażam, żeby stanowisko negocjacyjne było podawane do wiadomości publicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę, Pan tam bardzo długo czeka, a potem Pana Jakuba i Pana Marcina poproszę o reakcję. Witam Państwa, nazywam się Juliusz Młodycki, jestem rolnikiem, nie jestem rolnikiem z Warszawy, ale faktycznym rolnikiem w województwie kujawsko-pomorskiego, zachodniej jego części, mam tam gospodarstwo. Ja rozumiem globalny wymiar negocjowanej umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, ale ona w konsekwencji przełoży się na poszczególne branże. Ponieważ reprezentuję sektor dość wrażliwy, jakim jest rolnictwo, chcę się podzielić pewnymi uwagami. Z jednej strony mamy rolnictwo europejskie, które jest obłożone sporymi ograniczeniami, poczynając od działań na rzecz redukcji dwutlenku węgla, po ograniczenia w stosowaniu różnych środków ochrony roślin, wycofuje się kolejne substancje aktywne. Generalnie to nam podnosi koszty produkcji, a z drugiej strony w konsekwencji tej umowy zderzymy się z rolnictwem, które stosuje najnowsze osiągnięcia nauki, łącznie z inżynierią genetyczną. Niektórzy Państwo w swoich wystąpieniach powiedzieli, nie rozmawiamy o GMO. Oczywiście nie jest moim celem rozpoczęcie tu debaty o słuszności, bezpieczeństwie i tak dalej GMO, ale inżynieria genetyczna w Stanach Zjednoczonych w rolnictwie stosowana jest powszechnie. I koszty produkcji z tym związane są przez to dużo niższe. I teraz zderzymy się, my mając to rolnictwo na takim poziomie produkcji, jaki mamy, z drugim rolnictwem stosującym najnowsze osiągnięcia nauki i ogromny potencjał. Czyli te dyskusje, które czasami się pojawiają, czy nam Ukraina zagraża, czy nie, są podejrzewam małą sprawą w porównaniu z tym, z jakim zderzymy się rynkiem i jakie mogą stanąć przed nami problemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Jakubie, proszę bardzo. Związanych z procesem lobowania. Business Europe jest największą organizacją, która jest obecna, największą organizacją przedsiębiorców obecną na forum Unii Europejskiej i zabiega o to, żeby tworzyć warunki jak najlepsze dla funkcjonowania przedsiębiorców. Proces, który zachodzi w takiej organizacji jak Business Europe, która zrzesza 40 federacji krajowych, w których jest zrzeszonych 25 milionów przedsiębiorców, zatrudniających 120 milionów ludzi, jest bardzo skomplikowany. Myślę, że Państwo powinni z uwagą wysłuchać tego, co mówi Pani Profesor Hibner, o tym, że to nie jest tak, że wielka korporacja przychodzi i coś narzuca komukolwiek. To jest gigantyczny proces negocjowania i uśredniania swoich interesów, postulatów, warunków funkcjonowania, zanim dojdzie do jakiejkolwiek rozmowy z politykami, z decydentami, którzy potem osobami odpowiedzialnymi za negocjowanie tej umowy. W związku z czym nie jest tak, że amerykańskie korporacje coś narzucają Państwu jako tym pokrzywdzonym obywatelom Unii Europejskiej. Tak zupełnie się nie dzieje. To wszystko jest proces bardzo ustrukturyzowany, odbywający się naprawdę w sposób przejrzysty. Te listy członków są widoczne, a wiadomo, jakie spotkania odbywają posłowie i członkowie komisji, urzędnicy komisji. A więc to jest element, który jest naprawdę, który powinni Państwo brać pod uwagę. To jest pierwszy. Drugi, ja wrócę do tego, o czym Państwo mówią, o tym różnicach między dużymi firmami i małymi firmami. Proszę Państwa, bez kapitału nie da się realizować wzrostu gospodarczego. W Polsce tego kapitału w 1991, 1995, 2000 roku nie było. On przyszedł z zagranicy. Gdyby nie było tych wszystkich umów, to my byśmy nie mieli teraz o 100% wyższego PKB w porównaniu do 1989 roku. To jest też Państwo powinni zwracać na to uwagę. I nie siedzieliby Państwo w tym budynku, w którym się teraz znajduje. A to jest drugie. I ostatni punkt, który już kończę, to jest ta kwestia tego, w jaki sposób skorzystają małe i średnie firmy. Ja jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem. Największą barierą nie jest finansowanie. Największą barierą jest brak informacji i wiedzy o regulacjach. I brak środków na to, żeby te wiedzy zdobyć. Jeżeli te regulacje będą takie same, to wtedy to będzie łatwiej. To dotyczy każdego sektora. Pani profesor mówiła o tych 4 sektorach, które będą najszybciej skorzystają, czy największym stopniu skorzystają. Ale to dotyczy także innych firm, które stanowią w łańcuchu dostaw, są poddostawcami dla dużych przedsiębiorstw. A
Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Proszę bardzo. Pani profesor prosiła, żeby dać przykłady procesów, skąd one się biorą. No, biorą się z tego, że są jeszcze takie państwa w Europie, które chcą prowadzić własną politykę. Przykłady procesów. Firma Vattenfall przeciwko Niemcom. Przyczyną pozwu było to, że władze Hamburga wprowadziły nowe, wyższe standardy dotyczące czystości wody. Vattenfall mający elektrownię w Hamburgu poczuł, że jego zyski zostaną ograniczone i to właśnie było powodem zaskarżenia Niemiec. Drugi przykład. Niemcy po tragedii w Fukushimie ogłosiły odwrót od energii atomowej. Vattenfall znowu zaskarżył Niemcy o to, że naraziły, że rząd swoją decyzją naraził spodziewane zyski dla korporacji. Proszę sobie zobaczyć, w jakim świecie my żyjemy. Każdy z nas codziennie podejmuje jakieś ryzyko. Jeśli ktoś jest przedsiębiorcą, to ryzyko jest jednym z podstawowych rzeczy, z którym się przedsiębiorca boryka. Ale nie dotyczy to, nie ma to dotyczyć wielkich korporacji. One nie mają mieć ryzyka, jeśli na przykład ryzyka takiego, że państwo zmieni swoją politykę. To i tak płaćcie. Są to warunki nie fair oczywiście dla małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie mają takiego, takiej możliwości. W pierwszej sprawie Vattenfalla, o której mówiłem, władze Hamburga zgodziły się obniżyć standardy właśnie w przypadku Vattenfalla, żeby nie musieć płacić ponad miliarda euro odszkodowania. Mamy bezpośredni wpływ ISDS nie tylko na odszkodowania, ale też na wpływ na kształtowanie polityki państwa. Akurat Hamburg jest landem, więc jest to jakby kraj, nie tylko o Niemcach mówimy. Ta druga sprawa się jeszcze toczy. Jak to w Polsce wygląda? Polska, przeciwko Polsce było do tej pory 16 znanych spraw. Używam sformułowania znanych, dlatego że nie ma nikogo na świecie, kto by wiedział, ile ich dokładnie było, z wyjątkiem polskiego rządu, który jest zobowiązany do utrzymywania szczegółów o tych sprawach w tajemnicy. Zapytają państwo, a czy polskie firmy wykorzystują ten mechanizm? Nigdy polska firma nie skorzystała z tego mechanizmu. Ani razu. Mamy umowę ze Stanami ponad 20 lat. Nigdy polska firma nie pozwała Stanów Zjednoczonych. Może nie było żadnej dyskryminacji, ale proszę zwrócić uwagę na proporcje. 16 do 0. Gra do jednej bramki, Polsce ona się nie opłaca. Skala inwestycji amerykańskich w Polsce i polskich w Stanach Zjednoczonych. Tak, ale proszę zobaczyć, jak do tej pory nie ma argumentów za tym, że to nam pomoże. Teraz co do tego, że do małych i średnich przedsiębiorstw. Według danych OECD koszty postępowania przed prywatnym trybunałem arbitrażowym wynoszą 8 milionów dolarów. Sprawy toczą się kilka lat. Proszę mi pokazać taką małą firmę, która jest w stanie zamrozić 8 milionów dolarów na kilka lat, żeby się procesować. No to mówię o tym, kto tak naprawdę na tym ISDS skorzysta. Ja też się dziwię, że jest taki, że jeszcze sprawa się nie wyjaśniła, że po prostu nie zrezygnowano z tego ISDS w TTIP, bo można i o to zabiegają niektóre kraje członkowskie czy parlamenty, tylko że to jest właśnie najlepszy mechanizm dla korporacji. Co więcej, liberalny amerykański think tank Cato Institute no, wręcz oskarża zwolenników tego ISDS, że nawet godzą się z ryzykiem utrącenia całego TTIP, tylko żeby zachować te przywileje dla korporacji w ramach ISDS. Czyli tak naprawdę to właśnie tutaj. No o to chodzi. Lobbying,
dane, jeśli Państwo chcą, organizacja Corporate Europe Observatory zebrała dane na temat spotkań, które przedstawiciele DigiTrade odbyli na temat TTIP. 92% tych spotkań było z biznesem, tylko pozostało 8% ze wszystkimi innymi aktorami. Może to nie dziwne, że się akurat z biznesem spotykają, ale jeśli pytamy, gdzie jest ten lobbying, to mamy to, no mamy konkretny przykład. Umowa dotyczy każdego z nas, bo jeśli dotyczy standardów żywności, to dotyczy każdego z nas, kto w ogóle je. Je każdy, prawda? Jeśli umowa może być wykorzystana, żeby zaskarżyć decyzję polskiego państwa, to dotyczy każdego z nas, bo jesteśmy podatnikami. I te 9 miliardów, które straciliśmy na Eureko, można było sensownie inaczej wydać. A teraz mamy... Już w tej chwili dzieją się dalej 3 spory przeciwko Polsce, amerykańskich inwestorów. Także no, to ma na każdego z nas wpływ. Marysia może pewnie powie więcej o prawach cyfrowych, rolnictwo i tak dalej. Teraz tak, wymiar geopolityczny, tutaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie pana, które zadał o te standardy, że narzucanie, że możemy narzucić światu standardy wspólne. No tak, możemy. Jakie to są standardy? W Bangladeszu płonie fabryka, w której robotnicy wyzyskiwani szyją ubrania, które my też nosimy, bo firma ta również sprzedaje na polskim rynku. Polska firma odmawia wypłacenia odszkodowania. Nasze, to, co nosimy na sobie, jest produkowane w krajach globalnego południa. Telefony komórkowe w Stanach Zjednoczonych Apple produkuje oczywiście w Chinach. Nieważne są żadne standardy socjalne, jeśli można wycisnąć z tamtych ludzi więcej. Nie wierzę w tę chęć Europy wprowadzenia standardów, bo do tej pory no, nie wykazuje takiej intencji. Technologiczne standardy. Jeszcze... No tak, no technologicznie, no to Apple może sobie sprzedawać swoje telefony niezależnie od TTIP. Jeszcze ostatnia rzecz. Słucham? Mówimy o wprowadzaniu europejskich standardów. Brzmi to dobrze, europejskie standardy, więc ja tłumaczę, co się kryje do tej pory pod tym pojęciem. Jeszcze raz, nie tylko organizacje są przeciwne. Noblista z ekonomii Joseph Stiglitz bardzo wyraźnie opowiedział się przeciwko TTIP. Znany pewnie w Polsce szczególnie dobrze Jeffrey Sachs. Jest w internecie na YouTubie wykład, który mówi, dlaczego ta umowa będzie szkodliwa. Noblista z ekonomii Paul Krugman kilka dni temu w New York Timesie napisał, dlaczego nie wierzy zapewnieniu amerykańskiej Izby Handlu. W Polsce bardzo mało o tym słyszymy. Może jeszcze jedno, jeśli ktoś z, Państwa zna język niemiecki, bardzo polecam, też na YouTubie można popatrzeć, programy satyryczne na temat ISDS w niemieckiej państwowej telewizji. Tam nawet na ten temat do tego stopnia jest debata, że nawet sobie z tego żartują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jakub ad vocem. Potem pan Marek obiecuje. Dwie największe organizacje amerykańskie i europejska, czyli Business Europe i American Chamber of Commerce, które grupują przedsiębiorców, wypowiedziały się w swoich stanowiskach dotyczących TTIP w ten sposób, że dopuszczają oczywiście zmianę charakteru ISDS. Obie organizacje, czyli ten element może podlegać tego. Skoro już pan Jakub mówił, to ja teraz się odniosę do tego, co on opowiada. Chociaż naprawdę trudno w ogóle traktować poważnie. Ja nie wiem, nie chcę się bawić jakieś... To znaczy, że nikt nie lobby korporacji. To lobbying jest skomplikowany. No tak, jest skomplikowany. Natomiast udział lobbystów największych firm w negocjowaniu umów o wolnym handlu TTIP, TPP i NAFTA jest powszechnie znany. Są setki artykułów na ten temat. To, że... Przepraszam, ja chciałabym skończyć wypowiedź. Panu by mnie przerywać, bo byłabym bardzo wdzięczna. Pierwszy z brzegu przykład, kwestie dotyczące farmaceutyków.
amerykańska administracja Obamy negocjuje wbrew interesom małych i średnich przedsiębiorców amerykańskich, a i wyłącznie w interesie Big Farm. To są naprawdę powszechnie znane fakty. Nie wiem, dlaczego pan udaje, że ich nie wie. To, że pan się powołuje na 130 milionów pracowników, które rzekomo reprezentuje pana organizacja, to jest kolejny żart. Ja nie wiem, czy pan po prostu nie zna podstawowego antagonizmu między pracą a kapitałem, czy pan mówi, że organizacja przedsiębiorców reprezentuje interesy pracowników. Przecież to są kpiny z nas. Przepraszam, naprawdę, proszę się powstrzymać od komentarzy, chciałabym skończyć. Teraz pytał pan o szczegółowe dokumenty dotyczące oceny hipotetycznej TTIP na różne branże w Polsce, pan doktorant Zubu. Proszę zapytać w trybie dostępu do informacji publicznej Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ponieważ oni mają te dokumenty, ale nie chcieli ich wydać na żądanie obecnego tutaj dziennikarza Piotra Nowaka. Może panu się uda. Te dokumenty oczywiście dlatego nie zostały wydane, ponieważ wskazują, że nie wszystkie branże w Polsce zyskają. Bardzo zachęcam, służę pomocą fachową na sali, też jest jeszcze wybitny specjalista od tego typu zapytań. Zróbmy to razem. Następnie, twierdzenie, że handel nie ma nic wspólnego z prawami człowieka, to znowu nie wiem, czy to jest kpina, czy po prostu ignorancja. Problem wpływu handlu na biznesu na prawa człowieka jest od wielu lat przedmiotem namysłu i decyzji różnych ciał, między innymi Trybunału Sprawiedliwości Europejskiego, który właśnie wielokrotnie podkreśla, że prawa człowieka muszą stać zawsze ponad interesami biznesu. Bardzo chętnie państwu udostępnię analizę wykonaną przez EDRI, to jest organizacja European Digital Rights, koalicja zrzeszająca 20 parę organizacji, 35 organizacji, przepraszam, z 20 paru krajów europejskich, które jestem obserwatorką, która wyraźnie mówi, jaki wpływ handel, na przykład internetowy, na przykład w kwestii ochrony danych osobowych, a więc naszego prawa do prywatności zagwarantowanego przez Europejską Kartę Praw Fundamentalnych. Tego prawa nie ma w Stanach Zjednoczonych. Polityka Stanów Zjednoczonych w zakresie ochrony danych osobowych jest powszechnie znana, jest zupełnie inna niż nasze interesy. Z tego, co na dzisiaj wiemy z opublikowanych dokumentów i z wycieków, nasze dane nie będą chronione przed nadużyciami ze strony zarówno amerykańskiej administracji, jak i amerykańskich przedsiębiorstw. Dzisiaj są nadużywane i nikt nie zrobi nic, żeby je ochronić, jeśli TTIP zabetonuje ten układ. Albo jakakolwiek regulacja korzystna dla nas stanie się powodem dla posłów do ISDS. Kwestie własności, tak zwanej własności intelektualnej. W Stanach Zjednoczonych istnieją taki pewien typ, właściwie to nie są regulacje, są takie subtelne zachęty ze strony regulacji do tego, żeby pośrednicy internetowi sami przeprowadzali procedury parasądowe. W Europie na szczęście tego jeszcze nie mamy, ale jeżeli wpiszemy taką umowę, to kto nas przed tym ochroni? Reforma prawa autorskiego w Unii Europejskiej. W tej chwili wciąż czekamy na wyniki konsultacji, które się odbyły w zeszłym roku. Nadal nie ma decyzji o tym, czy w ogóle dojdziemy do harmonizacji prawa europejskiego w Unii Europejskiej. Tymczasem w dokumentach właśnie niedawno opublikowanych przez Komisję Europejską dotyczących TTIP czytam, że właściwie w Europie mamy już zsynchronizowane prawo autorskie. To jest po prostu nieprawda. Mało tego, czytam, że właściwie prawo europejskie i amerykańskie właściwie się niczym nie różni. To jest nieprawda. W Europie nie ma patentów na oprogramowanie. To jest kolosalna różnica dla możliwości rozwijania tutaj innowacyjnych technologii. Dziękuję bardzo, pani dyrektor Synowiec. Nie słychać. Jeszcze się przesunąć, tak. Chciałabym się stosunkować do takich trochę wyrywkowych kwestii, które padały zarówno w pytaniach ze strony publiczności, jak i ze strony moich tutaj wyrażanych kolegów współpanelistów. Otóż, proszę państwa, te umowy o wolnym handlu stają się tutaj jakimś takim straszakiem. Przypomnę, że zgodnie, że w latach 90. podpisaliśmy układ europejski.
pewnymi wyzwaniami, ale summa summarum można powiedzieć, że ta umowa handlowa zliberalizowała relacje handlu właśnie z krajami Unii Europejskiej i przyniosła Polsce znaczne korzyści, nawet w sektorze rolnym, który musiał się potem już w obliczu przygotować do członkostwa, bardzo zreformować i wyszło to wszystkim na dobre. Do tej pory jest nadwyżka w handlu. Także szereg umów, które kolejna Unia zawarła z różnymi partnerami, one są w tej chwili w toku, no raczej przynoszą plus. Nigdy nie jest tak, że każdy sektor tyle samo zyska. Mogą być tak, takie, które muszą się jednak przerestrukturyzować, żeby sprostać wymogom konkurencji, ale jak spojrzymy na przykład na umowę z Koreą Południową, która od 2011 roku jest w mocy, tam w ciągu 2 lat o 30% wzrósł eksport, przyczyniło się to też do stworzenia nowych miejsc pracy, zarówno dla dużych korporacji, bo tam chodzi o uplasowanie się przemysłu motoryzacyjnego na rynku koreańskim, który jest dosyć silny w Europie, ale jak pamiętamy, sektor motoryzacyjny jest przykładem takiej branży, w której jest mnóstwo poddostawców z małych i średnich przedsiębiorstw, które na tym również korzystają. Więc abstrahując od tego, czy ISDS zostanie włączony do tej umowy amerykańskiej, czy nie, potencjał naprawdę istnieje i tylko nie możemy tak zatytułować debaty, jak to dzisiaj zrobiliśmy, co nam da TTIP. Bo TTIP to jest pewien instrument, on stworzy pewne ramy i musi za tym iść reakcja na rynku, szansa, dostosowanie się przez przedsiębiorców, dostrzeżenie pewnych korzyści z tej umowy. Dalej, proszę pamiętać, że pewne minimalne standardy odnośnie traktowania inwestorów są już zawarte w porozumieniu WTO, które się nazywa Trade Related Investment Measures, czyli środki, które dotyczą handlu i inwestycji, więc pewne minima już tam są. Powinniśmy o tym pamiętać, że w Europie powinno zależeć na ochronie inwestora europejskiego, czy to polskiego, czy to każdego innego na rynku amerykańskim. Tak niestety nie jest w tej chwili, dlatego że przykład choćby przegranego przetargu publicznego na dostawy przez Airbusa tak zwanych tankers, no, takich samolotów, do celów wojskowych, w układzie, który można by było przewodzić, bo nie znam się na tym, ale w każdym razie była to głośna sprawa, dlatego że była wręcz dyskryminacja. Najpierw bo Airbus ten przetarg wygrał, a potem niestety Boeing dostał to zlecenie. I nie można było właściwie, nie było takich instrumentów w arbitrażu, można było wejść i tą sprawę wygrać, już pomijając ten fakt, że dostęp do rynku zamkniętych publicznych jest niezmiernie trudny w Stanach Zjednoczonych. Nie jestem prawnikiem, ale też mi powiedziano, być może pan lepiej to wytłumaczy, że nie można pozwać rządu amerykańskiego ani federalnego, ani stanowego do sądu, ponieważ że ma immunitet, czyli ten spór nie mógłby w ten sposób na tym poziomie sądowym być rozstrzygnięty, ale to już fachowcom zostawiam. Inicjatywa obywatelska, tu kolega o niej wspomniał, rzeczywiście bardzo komisja z podziwem patrzy na to, że społeczeństwo obywatelskie, nie tylko, no bo różne grupy tam się dołączyły, się zmobilizowały na tyle, żeby zebrać 1 000 000 podpisów i złożyć taki wniosek. No, szkoda tylko, że po prostu musiała z przyczyn formalnych komisja odmówić, nie złośliwie, tylko z przyczyn formalnych, ponieważ inicjatywa obywatelska dotyczy wniosku o to, aby komisja wyszła z inicjatywą regulacyjną jakąś, że brakuje na przykład prawo do dostępności do wody czystej, brakuje takiej regulacji, żeby komisja zaczęła proces zainicjowała. Znaczy, odwołanie w tej sprawie jeszcze trwa, jeżeli mogę wrócić, tak. Dowiemy się, czy komisja faktycznie mogła... No jest, oficjalnie jest zamieszczona odpowiedź na wśród dokumentów, także może. Ale komisji, Państwo... tak? A decyzja komisji została tak, tak. No to ja mówię o tym etapie, że komisja odrzuciła, ale oczywiście możecie Państwo, i to zostało chyba zrobione, do Trybunału Sprawiedliwości, więc oczywiście jest ścieżka odwoławcza i zobaczymy, jak to będzie, no bo tak jest sformułowana regulacja dotycząca inicjatywy obywatelskiej, więc nie można prosić o to, żeby
to nawet negocjacje, mandat negocjacyjny to nie jest akt prawny, to jest po prostu forma nienormatywna, więc nawet nie ma w tym rozporządzeniu, które dotyczy inicjatywy o wycofywaniu, plus nie ma o tej formie, o której mówimy, czyli o mandacie negocjacyjnym. Ale bardzo dobrze, bo głos społeczeństwa obywatelskiego powinien być tu głośny. Przyda się może taka mobilizacja do innych celów. Dalej. Chciałabym też ze strony społeczeństwa obywatelskiego taki sygnał przesłać, jak i standardów socjalnych nie były przestrzegane, ale myślę, że ten rozdział, bo naciskamy na to, żeby ze Stanami Zjednoczonymi pewne rzeczy negocjować, będzie w umowie amerykańskiej i tam te kwestie dotyczące właśnie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy czy konwencji związanych międzynarodowych konwencji związanych z ochroną środowiska, że chcemy koniecznie, żeby Stany Zjednoczone na przykład się podjęły, że będą wejdą w proces ratyfikacji tychże konwencji. Bardzo w tym rozdziale są ciekawe rozwiązania dotyczące kontaktu ze społeczeństwem obywatelskim w tych kwestiach kluczowych, więc różne fora, które są powoływane na podstawie tych umów, na przykład mamy to samo w umowie z Ukrainą, zapewniają taką stałą kontrolę społeczeństwa obywatelskiego nad tym, jak umowa jest w tych obszarach realizowana, bo nie może być tak, że właśnie w imię handlu, tego merkantylnego podejścia za wszelką cenę, te standardy, które są notabene dorobkiem Europy, zostają w jakiś sposób zakłócone. Kolejna rzecz, jak zapewnić, aby konkurować z takimi dostawcami produktów rolnych jak Stany Zjednoczone. Mówimy tutaj o sektorze rolnym, ale to w każdym innym sektorze może wystąpić. Warto pamiętać, że w umowach o wolnym handlu są specjalne narzędzia ochronne, które zapewniają uruchomienie mechanizmów polegających na tym, że nawet zawieszone zostają udzielone preferencje naszemu partnerowi na jakiś czas, albo też wymusza się po prostu wstrzymuje się import od tego partnera po to, żeby ten import wskutek uprzywilejowanego dostępu nie zrobił zakłócenia na rynku i nie pogłębił w jakiejś strasznej, można powiedzieć, sytuacji pewne sektory, pewne branże, więc to są nie nowe instrumenty i się stosuje zarówno wobec tak zwanego nadmiernego importu z różnych przyczyn, jak też i nieuczciwego importu, który wynika na przykład z tego, że nasz partner sztucznie zaniża koszty produkcji poniżej ceny rynkowej i w ten sposób chce zdobyć drapieżnie na swojego partnera. Także warto sobie o tym przypominać, że to nie jest takie puszczenie się na żywioł, tylko pewne mechanizmy będą działały. Jak zrezygnować z ISDS? No niestety jest wpisany ten mechanizm do mandatu. Teraz, żeby go wycofać z mandatu, jest to możliwe, ale kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą same o tym zadecydować kwalifikowaną większością głosów, czyli musi to być, zgodnie z nowym systemem, musi to być 15 państw Unii Europejskiej, które jednocześnie obejmują 65% ludności. I wtedy nie ma problemu, Komisja Europejska nie będzie się tym tematem w negocjacjach zajmować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, bardzo nam się czas kończy, więc przepraszam, że już nie będziemy mogli pytać sami. Ja wiem, ale niestety czas nam się kończy. Poproszę pana Wojtelika, krótką wypowiedź. Ja wiem, zawsze można wyjść z debaty, nie ma przymusu słuchania. Pan Wojtalik, ale pan Wojtalik też nową mowę wstawia? A potem pani profesor na koniec. Bardzo szybko. O ochronie inwestorów. Pani dyrektor, mówiąc o tym, że trzeba Komisji Europejskich Inwestorów, dała przykład Airbusa. Proszę państwa, znowu ogromnej firmy, nie małego czy średniego przedsiębiorstwa. Dlaczego ta ochrona inwestorów Europejczykom w Stanach się nie przyda? Stany Zjednoczone od 30 lat mają dwustronne umowy inwestycyjne. Ile razy przegrały? Ani razu.
polska firma nigdy nie pozwała żadnego innego kraju, a Stany Zjednoczone nigdy nie przegrały. No, po co Europa w ogóle wchodzi w taką grę, w której wiadomo, że Stany Zjednoczone zawsze wygrywają? Dlaczego zawsze wygrywają? No, jedni powiedzą, że prawo w Stanach i system sprawiedliwości jest tak dobry, że nie ma tam żadnych problemów. Inni powiedzą o tym, że sekretarza generalnego ICSID, czyli jednego z tych, instytucji, które zajmują się arbitrażem międzynarodowym, wyznaczają Stany Zjednoczone. I w przypadku różnic, zgodnie z procedurami, ostatecznie decyduje urzędnik, który został naznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych. No i może dlatego nie, jedna z przyczyn, tak? Dlaczego nie przegrywają. Teraz, jeśli chodzi o prawa człowieka, chcę przypomnieć, parę tygodni temu Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich ogłosiła wyniki swojego dochodzenia w sprawie braku przejrzystości uczestnictwa społecznego w negocjacjach TTIP. To nie jest tak, że my, zwariowani działacze, domagamy się wiedzieć coś, co jest przeznaczone tylko dla uprawnionych. Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich dała 10 rekomendacji, mogą Państwo je zobaczyć, które najważniejsze z nich sprowadza się do wprowadzenia całkiem nowej zasady. Wszystko, co nie musi być absolutnie tajne i konieczność utajnienia nie jest uzasadniona na piśmie, powinno być jawne. Wprost napisała Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich, sama niezgoda rządu Stanów Zjednoczonych na odtajnienie jakiegoś dokumentu nie powinna być powodem dla komisji, żeby tego dokumentu nie odtajniać. Tylko to musi być solidnie uzasadnione i musimy się z tym zgadzać. Dobrze, no to jak wygląda sprawa wśród krajów członkowskich? W ubiegłym tygodniu, nie wiem czy pan dyrektor Polskę reprezentował czy nie, Komitet Polityki Handlowej, wiemy z przecieków, że Francja i Austria mają bardzo poważne zastrzeżenia do współpracy regulacyjnej. No wiemy, że to nie jest tak łatwo tam wśród tych krajów członkowskich, żeby przepchnąć tę umowę i bardzo dobrze. Jeszcze co do ostatniej rzeczy, co do tej przejrzystości, rzetelności w informowaniu. Zachęcam Państwa, żeby weszli Państwo na stronę Ministerstwa Gospodarki. Ci z Państwa, którzy mają smartfony, tablety, można to teraz zrobić. Przeczytali sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego sektora chemicznego. Piękna, ładna, okrągła notatka. Proszę sobie poszukać w Google, jak wygląda inne sprawozdanie z tego spotkania. To, co znajdują Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki. My też tego doświadczyliśmy, kiedy była konsultacja z organizacjami pozarządowymi w maju ubiegłego roku. To jest całkiem inna rzeczywistość. I taka osobista prośba do pana dyrektora, żeby ministerstwo nie zamiatało problemów czy wątpliwości pod dywan, tylko żeby rzetelnie informowało, bo ja też i wielu z Państwa jesteśmy podatnikami i obywatelami i nam też taka rzetelna informacja się należy. Dziękuję. Panie profesor, proszę. Chciałabym powiedzieć tak, że jednak gdyby Państwo spojrzeli, jak z Państwa, którzy mają szczególnie dużo wątpliwości na temat tej umowy, że jednak jak popatrzeć na to, co się dzieje w świecie, jak popatrzeć także na historię gospodarczą świata współczesnego, to jednak dobrobyt jest wszędzie tam, gdzie jest dużo handlu, dużo wymiany z innymi, otwarcie na innych, gdzie jest współpraca inwestycyjna, więc jakby ten potencjał, jeżeli ja mówiłam na początku o tym, że jest ciągle jeszcze duży niewykorzystany potencjał, to się właśnie jeszcze mieści w tym wszystkim, co jest możliwe do naszych relacjach, do poprawienia, do na przykład jeżeli chodzi o ochronę celną, to czasem warto sobie przypomnieć, że nasze buty czy nasza odzież, kiedy jest eksportowana na rynek amerykański, jest obciążona ciągle jeszcze cłem na poziomie 30%, a pociągi, w których jesteśmy tacy dobrzy i wcale nie takie wielkie korporacje produkują te pociągi w Polsce, one także są obciążone cłem, chyba sięgają do 14 czy 15%, także jest także jeszcze pewien potencjał tkwiący w tych takich prostych narzędziach, które są dużo łatwiejsze do wprowadzenia i do wytłumaczenia, mianowicie w tych taryfach celnych. Natomiast cała ta zmiana regulacyjna, o której ja mówiłam, która jest jakby trzonem tego porozumienia, bo ona szuka tego jakby otwarcia dalszego, czy tego większego potencjału dla rozwoju handlu między Europą i Stanami, to ona uruchomi dopiero zmiany prawne, które pani na początku miała, że
wprowadzone będą zmiany prawne przez samą tę umowę. Wszelkie zmiany prawne, które dotyczą barier pozataryfowych, one najczęściej wymagają zmiany w prawie krajowym czy w prawie europejskim i tutaj procedury są, mam nadzieję, postrzegane jako bardzo demokratyczne przez nas tutaj na tej sali, także będziemy także śledzić przez najbliższe lata, gdy ta umowa została wpisana, także te zmiany prawne, które są rezultatem i które mają także ograniczyć koszty i zwiększyć dostęp do rynku. Trzecia rzecz, jak chciałam powiedzieć, jeżeli można jeszcze ostatni raz na temat tej klauzuli ochronnej dla inwestorów. Mieliśmy w parlamencie dyskusję teraz z panią komisarz Malmström na ten temat po opublikowaniu przez komisję wyników dotyczących konsultacji. Ona zaczyna w tej chwili rozmowy z państwami członkowskimi i z parlamentem na temat ewentualnych dalszych zmian do tych zapisów, które znajdują się w mandacie i na pewno jest pewna taka czerwona linia, której nikt nie przekroczy, a mianowicie ten mandat dzisiaj, on nie wyłącza inwestorów spod prawa narodowego, także prawo państwa do regulowania w sferze publicznej nie jest podważane przez tę zasadę i to ma prymat nad tym, co robią i mówią sądy arbitrażowe. Także to jest jakaś taka czerwona linia. Wczoraj rozmawiałam z zastępcą pana Junckera. Timmermans, wiceprzewodniczący, dostał od niego mandat do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie ASDS-u i on będzie tę decyzję podejmował. I to jest dla niego też taka czerwona linia, której on nie przekroczy, więc sprawa nie jest zamknięta. Rozmowy będą się toczyły, także wszelkie uwagi, jakie macie, ja myślę, że ciągle są jeszcze możliwe do przekazania. I dwie jeszcze małe rzeczy. Jedna to jest, pamiętajmy także, że pod koniec 2013 roku Komisja Europejska powołała także tak zwaną grupę doradczą, gdzie zasiadają przedstawiciele i biznesu, i związków zawodowych, i środowisk konsumenckich, czy organizacji reprezentujących konsumentów. I oni mają dostęp do wszystkiego. Także tam są, ja nie wiem, jak wygląda dalej transmisja, prawda, tych informacji do środowisk, które jakby reprezentują te trzy grupy, ale też ten kanał został otwarty. I ostatnia rzecz na temat europejskiej inicjatywy, bo ona tutaj była obywatelskiej, przywoływana parę razy. Komisja dokonuje przeglądu, prawda, tej inicjatywy prawa, bo jest wiele niezadowolenia nie tylko ze strony organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, ale także i myślę wśród instytucji, w parlamencie my jesteśmy także bardzo niezadowoleni z tego, jak funkcjonuje ta inicjatywa. I akurat w mojej komisji, którą kieruję konstytucyjnej, mamy w lutym przesłuchanie dotyczące, jak widziałem, organizacji pozarządowych, także nie tylko niemieckie, ale tam są najsilniejsze te grupy, które się tym zajmują. Także mam nadzieję, że w wyniku tej dyskusji, tego wysłuchania, także będziemy mieć podepowołany sprawozdawca, będziemy mieć także propozycje dotyczące zmian regulacyjnych. I to myślę na tym. Dziękuję bardzo. Myślę, Jacku, że trzeba kolejną taką debatę szybko zorganizować. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Dziękuję.